Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, witam w wideoblogu, którego przygotowanie, jak zwykle, i to jest pewna tradycja, zajęło mi więcej czasu niż sądziłem, ale wiem, że Państwo, moi widzowie, czekają cierpliwie na te filmy. No, oczywiście pomiędzy wideoblogami mogą Państwo znaleźć również inne materiały na moim kanale, do oglądania których oczywiście zapraszam. Zapraszam również do subskrybowania, co pomaga w zwiększeniu zasięgu pojawiających się filmów, i wszystkim Państwu, którzy już to robią, czyli subskrybują, bardzo serdecznie dziękuję. Namawiam do pozostawiania komentarzy, a także jak zwykle kłaniam się nisko moim mecenasom, dzięki którym ten kanał funkcjonuje. Dzisiaj będzie dużo o migracji, a także będzie o tym, czego PiS nie żałuje, ale też będzie dział kulturalny, dosyć obszerny, bo przecież nie tak dawno wróciłem z Podkarpacia, a dokładnie z Roztocza, gdzie w tym roku odbywał się festiwal Rezonanse Fundacji Incanto. No i o moich wrażeniach i z festiwalu, i z miejsc, które tam odwiedziłem, będę Państwu opowiadał. Przypominam również, że na kanale Super Ring Super Expressu mogą Państwo znaleźć moje rozmowy na ogół z politykami w cyklu Warzecha Kontra, chociaż akurat ostatnia z tych rozmów nie była z politykiem, ale z panem sędzią Zbigniewem Kapińskim, prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego. A teraz już przechodzę do tego, co mam Państwu dzisiaj do powiedzenia. Jesteśmy tutaj, proszę Państwa, elitą naszej partii. Idę każdego dnia w ten bój dobra ze złem. Für Deutschland. Jak zwykle życie trochę zweryfikowało plany, bo miałem zamiar zacząć od Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Wciąż wydarzenie, które zamierzam omówić, bo uważam, że chociaż stało się to 12 października, czyli już trochę czasu minęło, ale jednak trzeba się nad tą sprawą także pochylić, bo ona może mieć znaczenie dla tych z Państwa, którzy chcą w świadomy sposób podejmować swoje decyzje wyborcze i w świadomy sposób kształtować swoje polityczne poglądy. No ale wydarzyło się w tym czasie coś moim zdaniem jednak ważniejszego, strategicznego, a mianowicie została opublikowana w końcu strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030. To jest ten dokument 36-stronicowy. Ja go dokładnie przeczytałem i przeanalizuję go dla Państwa. Być może moje wnioski Państwa zaskoczą, ale najpierw, zanim przejdę do analizy samego dokumentu, chciałbym spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ten rząd przygotował taki dokument i dlaczego Donald Tusk go teraz ogłosił. Możemy zostawić na boku dosyć oczywiste tłumaczenie, które pewnie jest również prawdziwe, bo przecież przypominam, że w takich sprawach bardzo często mamy do czynienia z kumulacją różnych wyjaśnień. Rzadko kiedy zdarza się, że tylko jakieś jedno wyjaśnienie jest właściwe, a mianowicie to wyjaśnienie, że Donald Tusk chciał pewne rzeczy przykryć. No na przykład to, że jego rząd, który co prawda nie obchodził 15 października rocznicy, no ale była to rocznica wyborów, która została uznana za rocznicę rządu jednocześnie, mimo że przecież ta rocznica rządu 13 grudnia dopiero mija. Otóż jego rząd zbiera raczej słabe oceny i w sondażach widoczny jest zawód, zwłaszcza wyborców Koalicji Obywatelskiej. O tym zawodzie szerzej będę jeszcze mówił w ostatniej politycznej części wideoblogu, gdzie będę pokazywał Państwu najważniejsze wnioski z bardzo ciekawego raportu przygotowanego przez panów Sławomira Sierakowskiego i Przemysława Sadurę. Czyli to jest dosyć oczywiste wytłumaczenie. Ale przede wszystkim myślę, że to jest najważniejsza sprawa. Trzeba zobaczyć to wydarzenie, prezentację tej strategii w kontekście zwrotu całego mainstreamu Unii Europejskiej, Europy, w kierunku dużo większego sceptycyzmu wobec imigracji. Pamiętajmy, że przecież takiej strategii, to jest naprawdę dobrze przemyślany dokument, nie opracowuje się w
3 dni w tydzień, nawet nie robi się tego w miesiąc. No jest oczywiście pytanie, czy to musiało trwać aż 10 miesięcy, ale pracował nad tym i tu widać rzeczywiście jego rękę pan wiceminister Maciej Duszczyk, profesor Maciej Duszczyk, specjalista od migracji, który objął funkcję wiceministra spraw wewnętrznych, no i właśnie tym szczególnie, czyli migracjami, miał się zająć, a ten zwrot antyimigracyjny Unii Europejskiej był widoczny i dokonywał się no co najmniej od momentu wyborów europarlamentarnych, ale myślę, że nawet jeszcze wcześniej, bo jak się prześledzi to, jakie były rekomendacje, o których ja zresztą na swoim kanale w wideoblogu mówiłem, dla mainstreamu, jak powstrzymać prawicę przed zdobywaniem lepszych wyników w wyborach do Parlamentu Europejskiego, tam również pojawiały się właśnie takie rekomendacje, że trzeba niejako wyjść naprzeciw oczekiwaniom i sentymentom społecznym. I dokładnie to właśnie Donald Tusk zrobił. Czyli po pierwsze wpisał się w tendencję dotyczącą całego europejskiego mainstreamu, po drugie wyczuł dobrze nastroje również własnego elektoratu. Jak spojrzymy do raportu panów Sadury i Sierakowskiego, przypominam, będę go omawiał na końcu tego wideoblogu, to zobaczymy, że tam elektorat nawet Koalicji Obywatelskiej ma jednak bardzo daleko idące oczekiwania, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa i właśnie bezpieczeństwa w kontekście migracji. Ale to jest również moim zdaniem bardzo celny cios Donalda Tuska w Prawo i Sprawiedliwość, bo to Donald Tusk pokazuje, że ma strategię migracyjną, której Prawo i Sprawiedliwość się nie dopracowało przez 8 lat swoich rządów, mimo że było partią, która bardzo przyczyniła się do powiększenia imigracji do Polski. Ten wątek będzie się przewijał prawie w całym wideoblogu. Czyli ten kontrast pomiędzy tym, co teraz zrobiła Koalicja Obywatelska, a tym, jak działało Prawo i Sprawiedliwość w momencie, kiedy rządziło. Konfederacja, bo można też powiedzieć, że to jest trochę wejście na teren Konfederacji, ale Konfederacja nie ma takiego problemu z wiarygodnością, jaki ma Prawo i Sprawiedliwość. Wreszcie myślę, że jest to w jakimś stopniu realizacja własnych poglądów Donalda Tuska. Ja o tym wielokrotnie mówiłem, że Donald Tusk, wbrew temu, co bardzo często się powiela jako stereotyp po tak zwanej prawej stronie, tak naprawdę po stronie pisowskiej, nie był nigdy wielkim zwolennikiem Willkommenskultur, nie był nigdy zwolennikiem otwartych ramion, wpuszczania wszystkich jak leci. Miał epizod wyraźnego sporu z Angelą Merkel w czasie, kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej, w momencie, kiedy zaczynał się kryzys migracyjny w Europie. Donald Tusk miał wtedy na koncie kilka wypowiedzi no zdecydowanie chłodnych, nie powielających tego entuzjazmu, który w kręgach rządu pani Angeli Merkel wtedy się pojawiał. Został przywołany do porządku, te wypowiedzi jego się wtedy skończyły, natomiast ja stawiam tezę, obserwując też polityczny życiorys pana Donalda Tuska, że on akurat w tej sprawie, w tym momencie właśnie realizuje swoje autentyczne poglądy, które są po prostu sceptyczne wobec masowej imigracji, zwłaszcza nielegalnej imigracji. A jeżeli te poglądy no, ulegały wyciszeniu, tak jak to było w czasie kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej w czasie rządów PiS, no to z powodów czysto koniunkturalnych. Po prostu wtedy wygodnie było panu Donaldowi Tuskowi atakować Prawo i Sprawiedliwość, między innymi za płot na granicy, przy czym proszę zauważyć, że on tego oczywiście nigdy sam bezpośrednio nie robił, poza jakimiś zupełnie epizodycznymi momentami na ogół, no to wysyłał takich właśnie orłów jak pan Franciszek Sterczewski. Czy pan Scerba tam pod granicę, którzy się zajmowali takim harcowaniem właśnie przygranicznym, natomiast sam on tego nie robił, no chyba, że parę razy tam jakąś szpilę PiSowi wsadził. Na moją ocenę tego, jak traktować tę strategię. W tym sensie, czy ona jest dobra, czy niedobra, muszą państwo jeszcze chwilę
poczekać, bo najpierw przedstawię Państwu, co w niej jest. Oczywiście nie będę Państwu czytał 36-stronicowego dokumentu, który formalnie jest załącznikiem do uchwały numer 120 Rady Ministrów z 15 października 2024 roku, ale opowiem Państwu o najważniejszych punktach, które w tej strategii się mieszczą. I pierwsza sprawa, która się od razu rzuca w oczy, kiedy czytamy sam wstęp do, czy wprowadzenie do strategii informacji o podstawowych celach i kierunkach, to jest postawienie przede wszystkim na bezpieczeństwo, czyli bezpieczeństwo ma priorytet nad imigracją, również, to jest bardzo ważne tutaj, nad imigracją zarobkową. Czytamy zatem w tym wprowadzeniu, że polska strategia migracyjna na lata 2025-2030 przyjmuje nadrzędny priorytet bezpieczeństwa. I dalej czytamy w punkcie czwartym tak. Dlatego też kierując się zasadami humanitaryzmu oraz praktycznej realizacji praw człowieka, rząd RP będzie się domagał zmiany dotychczasowego podejścia do przyznawania azylu. Gwarancje prawne, w jakie wyposażeni są migranci, w tym nielegalnie przekraczający granice, nie mogą oznaczać istnienia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa oraz ich samych. Kolejne zdanie istotne brzmi: Polska przyjmuje zasadę, że konsekwencją zmian demograficznych i społecznych na rynku pracy nie uda się zapobiec jedynie instrumentami polityki imigracyjnej. Tutaj istotne jest to słowo jedynie. Ono może budzić pewne wątpliwości, bo wynikałoby z tego, że autorzy strategii jednak uważają, że to również może być instrument służący zapobieganiu kryzysowi demograficznemu. Po wprowadzeniu i podsumowaniu mamy wstęp do tego dokumentu i w tym wstępie czytamy. Od 2020 roku znacząco rosła również liczba wydawanych zezwoleń na pracę czy wiz studenckich dla obywateli państw afrykańskich, azjatyckich oraz bliskowschodnich. Ten dokument nie jest jakąś druzgocącą polemiką z rządem PiS. To znaczy tutaj, prawdę mówiąc, takich typowych dla tych politycznych harców ciosów wymierzanych w obecną opozycję jest tak naprawdę bardzo mało, zwłaszcza jak na atmosferę, w której to się wszystko odbywa. Widać po tym dokumencie, że on stara się być jak najbardziej merytoryczny, a jak najmniej partyjny. Natomiast to stwierdzenie, no jednak zarysowuje, w czym leży problem największej partii opozycyjnej. Przecież tym, ilu imigrantów sprowadzono do Polski, no owszem, zarobkowych, ale jednak sprowadzono, chwalił się sam rząd PiS. W 2020 roku na przykład na portalu X pan premier chwalił się, że w 2017 roku przyjęliśmy najwięcej imigrantów na świecie według OECD. 1,1 miliona. Według strategii w 2017 roku wydano aż 890 tysięcy wiz pracowniczych. Mimo nie do końca jasnego systemu, bo bardzo często można się spotkać z wątpliwościami, co tak naprawdę należy liczyć, czy liczbę wiz pracowniczych i czy wydanych w danym roku, czy wydanych również wcześniej, no bo przecież te wizy są na określony czas, więc jeżeli ktoś dostał wizę na przykład w 2017, to w 2018 duża część z tych ludzi nadal była w Polsce. Czy może należy liczyć zezwolenia na pracę? Tu jest dosyć duże zamieszanie, jeżeli chodzi o imigrację pracowniczą, ale jakichkolwiek statystyk byśmy nie wzięli, to one wszystkie z okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości są dosyć druzgocące. Na przykład w 2021 roku wydano ponad 500 000 zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. W 2022 już było mniej, ale to wciąż było 365 tysięcy zezwoleń. W tym były to zezwolenia dla mieszkańców krajów takich jak Uzbekistan, 33 tysiące, a ponad 10 tysięcy zezwoleń trafiało do obywateli takich krajów jak Bangladesz, no
nie muszę chyba mówić, że kulturowo jest to kraj mocno wątpliwy, jeżeli chodzi o zgodność kulturową z Polską, czy Turkmenistan. Mamy wreszcie raport NIK, no ten słynny raport NIK, o którym na razie pisały media, jeszcze on z tego co wiem nie został opublikowany, mówiący o polityce imigracyjnej rządu PiS, gdzie mowa jest o tym, że w sumie 366 tysięcy wiz pracowniczych otrzymali obywatele państw Afryki i muzułmańskich. Zliberalizowano również za rządów PiS system uzyskiwania zezwoleń na pracę, tak zwane oświadczenia pracodawców zostały wprowadzone. Przeniesiono procedurę uzyskiwania wiz pracowniczych z wydziałów konsularnych polskich ambasad do centrali MSZ, co bardzo ułatwiło z kolei działanie pośrednikom, czyli tym firmom, które na zamówienie pracodawców ściągały obywateli krajów, no bardzo często właśnie kompletnie niekompatybilnych kulturowo z Polską, tylko po to, żeby ci obywatele pracowali po prostu za mniejsze pieniądze w Polsce. I to wszystko działo się za rządów Prawa i Sprawiedliwości. I dzisiaj członkowie Prawa i Sprawiedliwości próbują twierdzić, że to było pozytywne, bo właśnie chodziło o imigrację zarobkową. No bardzo trudno taką tezę obronić, szczególnie jeśli temu masowemu sprowadzaniu imigrantów przez rząd pana Mateusza Morawieckiego nie towarzyszyło stworzenie jakiejkolwiek strategii. Jeszcze przy okazji kongresu PiS usłyszą państwo w zrobionym przeze mnie skrócie, co pan Mateusz Morawiecki na ten temat ma do powiedzenia. No i teraz, kiedy mamy tę strategię rządową w ręku, to okazuje się, że tak naprawdę to rząd Zjednoczonej tak zwanej prawicy jest przedstawiany przez rząd Koalicji Obywatelskiej i jej koalicjantów jako nieodpowiedzialny, jako ten, który prowadził właśnie nieodpowiedzialną politykę migracyjną. To jest bardzo ciekawe, bo następuje odwrócenie ról, bo przecież najbardziej sceptyczny i najbardziej trzymający rękę na pulsie w kwestii imigracji powinien być teoretycznie właśnie rząd Zjednoczonej Prawicy. Najważniejsze konkrety, które się pojawiają w tej strategii, są następujące. Polityka migracyjna musi być podporządkowana bezpieczeństwu, spójności społecznej i oczekiwaniom ludzi w tej sferze. Nie wolno popełnić błędów Zachodu, to jest wprost napisane w tej strategii w wielu miejscach, gdzie, tu cytat, błędy te doprowadziły nie tylko do konfliktów, ale przede wszystkim do powstania alternatywnych struktur społecznych, gdzie obowiązują inne zasady, często sprzeczne z wartościami dominującej grupy narodowościowej. Przeczytam państwu ten cytat jeszcze raz, bo to jest coś niesamowitego, to znaczy w dokumencie stworzonym przez rząd Koalicji Obywatelskiej czytamy de facto potwierdzenie tego, co Jarosław Kaczyński jakiś czas temu mówił o tak zwanych no-go zones w Szwecji. Ja tłumaczyłem tę sprawę UMSAT, OMREDE, strefy szczególnie wrażliwe. Omawiałem to w wideoblogu wielokrotnie, mówiłem ile ich jest, mówiłem gdzie są usytuowane, pokazywałem nawet mapy. To są oficjalne dane szwedzkiej policji. Paradoks polega na tym, że teraz dokładnie o tym mówi rząd Koalicji Obywatelskiej, o tym zjawisku, podczas kiedy, gdy mówił o tym swego czasu Jarosław Kaczyński, albo mówili o tym ludzie sceptyczni wobec imigracji, to politycy Koalicji Obywatelskiej, wcześniej Platformy Obywatelskiej, no, wytykali ich palcami, mówiąc: rasiści, ksenofobia, to nieprawda. Więc przeczytam to jeszcze raz. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że ten fragment, to zdanie znalazło się w raporcie, czy właściwie w strategii. Błędy te, błędy Zachodu, doprowadziły nie tylko do konfliktów, ale przede wszystkim do powstania alternatywnych struktur społecznych, gdzie obowiązują inne zasady, często sprzeczne z wartościami dominującej grupy narodowościowej. Selektywność dobierania imigrantów ma polegać na określeniu, obywatele jakich państw będą mogli korzystać z ułatwień wizowych oraz imigranci z jakimi umiejętnościami będą mogli wjeżdżać do Polski, bo są potrzebni. Podtrzymana jest krytyka Europejskiego Paktu
migracyjnego. No, zobaczymy oczywiście, co w praktyce z tego wyniknie i jak Polska to będzie realizować lub nie będzie, ale jest to wprost w tej strategii napisane, że Polska podtrzymuje swoją krytykę i uważa ten instrument za nieadekwatny, wadliwy, nieodpowiedni dla rozwiązywania problemów, przed którymi stajemy. Podtrzymana jest również krytyka wykorzystywania kontroli granicznych w strefie Schengen, wewnątrz strefy Schengen, jako instrumentu przeciwko tak zwanej wtórnej mobilności migrantów, no czyli to jest dokładnie to, co robią Niemcy. To jest właściwie krytyka działania Niemiec, po prostu bez używania słowa Niemcy, ale zawarta w tym dokumencie. Kolejną ważną rzeczą, ważną decyzją czy tendencją ma być eliminacja podmiotów pośredniczących w sprowadzaniu migrantów i nadużywających procedur. Ma zostać również skonstruowany krajowy program powrotowy, powrotowy, czyli skierowany do migrantów, z komponentami dobrowolnym i przymusowym. Czyli mówiąc bardziej po ludzku, mają być stworzone efektywne procedury po prostu odsyłania kłopotliwych imigrantów do swoich krajów. Ma być również wzmocnienie walki z przestępczością cudzoziemców, szczególnie z przestępczością zorganizowaną. To jest w ogóle bardzo ważne, dlatego że strategia w pewnym miejscu mówi również o tym, że ta przestępczość, zwłaszcza przestępczość zorganizowana cudzoziemców, wzrosła, że to jest jeden ze skutków spotęgowanej imigracji do Polski. No, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo przecież do tej pory żaden rząd, poprzedni również, ale także ten dotychczas, nie przyznawał, że jest jakiś szczególny problem z przestępczością cudzoziemców w Polsce. W tej strategii dostajemy potwierdzenie, że tak rzeczywiście jest. Mamy również zapowiedź wzmocnienia granicy, nawet tej granicy z Ukrainą, natomiast nie ma tam nic o ukróceniu działalności organizacji proimigranckich i to jest rzeczywiście duża luka w tej strategii, która zajmuje się dosyć drobiazgowo różnymi kwestiami, natomiast o tym aspekcie, czyli o różnych grupach granica, tego typu organizacjach, nie ma tam ani słowa o tym, co z nimi zrobić, jaka jest ich szkodliwość, jak one mają być potraktowane. Trafna jest zawarta w strategii diagnoza nadużywania prawa do azylu i zwrócenie uwagi, że przepisy pochodzące jeszcze z lat 70. nie przystają do realiów. I tutaj właśnie zawarta jest ta zapowiedź, że państwo ma mieć prawo do czasowego i terytorialnego zawieszenia prawa do azylu, natomiast Polska będzie dążyć do zmiany podejścia na poziomie unijnym i międzynarodowym. No i tam jest też odwołanie się rzeczywiście do tego, co zrobiła Finlandia, co już kursuje wśród polityków koalicji rządzącej jako oficjalne, można powiedzieć, uzasadnienie tych polskich planów. Moje wątpliwości wzbudził natomiast następujący fragment. Polska, uznając swoje zobowiązania międzynarodowe oraz włączając się do dyskusji na temat odpowiadania na wyzwania związane z migracją, przygotuje koncepcję we współpracy z samorządami oraz świeckimi i kościelnymi podmiotami ograniczonego programu pobytów humanitarnych cudzoziemców, którzy spełnią odpowiednie kryteria. Nie wiem do końca, o co tutaj chodzi, na czym ta koncepcja miałaby polegać, co to będą te pobyty humanitarne wobec generalnie wyraźnego sceptycyzmu dotyczącego kwestii nawet azylowych, czyli no tych bardzo formalnie uregulowanych. Być może to jest jakaś próba skanalizowania złości czy sprzeciwu różnego rodzaju organizacji społecznych. Nie wiem, dla mnie ten fragment strategii jest niejasny. I teraz bardzo ważna sprawa, w zasadzie można powiedzieć kompletny, no może nie o 180 stopni, ale na pewno o 90 stopni, a może nawet o powiedzmy 140 stopni zwrot w kwestii imigracji zarobkowej. To jest bardzo ważny element tej strategii, dlatego że on stanowi również dużą różnicę, bardzo dużą różnicę w relacji do tego, co robił rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mianowicie, cudzoziemcy, zgodnie z tą strategią, mają tylko
uzupełniać niedobory na rynku pracy, a nie być panaceum na niedostatki podaży pracy. Ich napływ, również to czytamy w strategii, nie może hamować innowacyjności i automatyzacji. I to jest bardzo dobry kierunek myślenia. To znaczy, nie może być tak, tłumacząc to na prostszy język, że pracodawcy będą sobie zapewniali tanią siłę roboczą, importując kłopotliwych potencjalnie imigrantów do Polski, a na tym będzie cierpiało to, co zwykle jest alternatywą dla tej taniej siły roboczej, czyli właśnie innowacyjność i automatyzacja. Oczywiście wiadomo, że nie w każdej branży da się wszystko zautomatyzować albo podziałać innowacyjnością, ale tam, gdzie można, no to według tej strategii ma to być robione, a nie mają tego załatwiać tani imigranci. I tu, jeśli Państwo pozwolą, sięgnę po tekst samej strategii, oryginalny tekst, i przeczytam Państwu, bo to jest naprawdę bardzo interesujące i ważne, i przeczytam Państwu, jakie istotne warunki będą mieli spełnić cudzoziemcy dopuszczani w specjalnej procedurze, czyli w tej łatwiejszej procedurze do polskiego rynku pracy. Obywatelstwo kraju OECD lub państwa, z którym Polska lub Unia Europejska ma podpisaną umowę o readmisji i jest ona skutecznie realizowana. Umowa o readmisji, czyli sytuacja, w której możemy sprawiającego kłopoty cudzoziemca łatwo odesłać do tego kraju, z którym ta umowa o readmisji jest. Posiadanie unikatowych, wysokospecjalistycznych umiejętności lub brak możliwości znalezienia pracownika o potrzebnych oraz unikatowych umiejętnościach w Polsce. Otrzymywanie wynagrodzenia miesięcznego co najmniej porównywalnego z pracownikami polskimi w danej branży, tak aby w tym zakresie nie tworzyć nieuczciwej konkurencji. Wniosek pracodawcy realizującego inwestycje w Polsce o strategicznym znaczeniu dla gospodarki lub obronności państwa. Ponadto konieczne jest, czytamy dalej w strategii, wyselekcjonowanie zawodów, które są długookresowo deficytowe i w przypadku których zgody na zatrudnienie cudzoziemców powinny być wydawane priorytetowo. Trochę mnie niepokoi zapowiedź utrzymania w mocy instrumentu oświadczeń o zatrudnianiu cudzoziemców, czy to jest znane bardziej jako zatrudnienie na oświadczenie, dla obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Armenii. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o Gruzję, czyli o osoby z gruzińskimi paszportami, które są najbardziej kryminogenną w Polsce grupą. Natomiast do końca, taka jest zapowiedź, do końca przyszłego roku ma ten instrument zostać poddany analizie, tak aby ewentualnie zmodyfikować listę państw, w których obywatele mogą z niego korzystać. Jeszcze raz chcę podkreślić to, co w tym fragmencie i w tym dziale strategii jest najważniejsze. Koniec z łatwym robieniem biznesu na tanich pracownikach z zagranicy, którzy potencjalnie mogą być w Polsce problematyczni. Do pracy mają przyjeżdżać tylko ci, którzy są naprawdę niezbędni, którzy pochodzą z krajów, do których łatwo ich będzie w razie problemów odesłać i którzy tych problemów generalnie rzecz biorąc nie będą sprawiać. Stąd jest prawdopodobnie ta zapowiedź rewizji tego instrumentu zatrudniania na oświadczenie. Ma być też zmieniony model działania Agencji Zatrudniania Cudzoziemców, czyli autorzy strategii dostrzegają, że ten kłopot absolutnie jest, a także bardzo kolejna ważna rzecz, nie będzie instrumentów zachęcających pracodawców do zatrudniania cudzoziemców. Ponadto mamy zapowiedź uszczelnienia notorycznie nadużywanego systemu wiz studenckich. Tam jest między innymi zapowiedź tego, że rozliczenie takich studentów, którzy no, teoretycznie, ale często nie praktycznie przyjeżdżają do Polski studiować, ma się odbywać co pół roku, a nie co rok. Tak, żeby łatwiej było wyłowić te osoby i szybciej, żeby można to było zrobić, które tak naprawdę wcale nie przyjechały studiować, ale po prostu potrzebowały papierka, który umożliwi im wjazd do strefy Schengen. Problemem krajów Zachodu, mówi strategia, było oddzielenie polityki imigracyjnej od integracyjnej, no a tej ostatniej właściwie w Polsce nie ma.
I w tym wątku dowiadujemy się, że przy imigracji osiedleńczej, ale też w mniejszym stopniu przy zarobkowej, będą brane pod uwagę możliwości integracyjne cudzoziemców. Pojawia się tutaj też fragment, co do którego znów mam pewną wątpliwość, bo czytamy tak. Działania ukierunkowane na społeczeństwo, czyli na nas, na tych, którzy są grupą przyjmującą imigrantów, będą miały walor edukacyjny, pozwalający lepiej zrozumieć konsekwencje napływu imigrantów oraz zapobiegający jakimkolwiek przejawom rasizmu i ksenofobii. W efekcie nastąpi zmiana charakteru debaty publicznej na temat cudzoziemców i imigracji. Jeżeli by Państwo w tym 36-stronicowym dokumencie szukali fragmentu najbardziej poprawnego politycznie i jednocześnie najmniej rozsądnego, to to jest właśnie ten fragment. W całym tym dokumencie, który jest naprawdę mocno merytoryczny, to jest jedyny fragment, gdzie ja bym się doszukiwał jakiejś ideologizacji albo spłacenia jakiegoś trybutu wobec lewicowego komponentu tej koalicji. No trudno mi to zinterpretować. Trochę to wygląda jak taki fragment dorzucony przez kogoś z zewnątrz. Tak jakby główny autor tej strategii nie był autorem akurat tego fragmentu, ale nie wiem, to jest tylko moje wrażenie. Moje wątpliwości budzi również wyraźne postawienie sprawy dotyczące asymilacji. Asymilacja nie ma być celem. Celem ma być integracja. No, asymilacja to jest poziom wyżej. O asymilacji mówimy wtedy, kiedy cudzoziemiec praktycznie staje się Polakiem. Natomiast integracja, no to jest po prostu zgodne współżycie, operowanie językiem, niełamanie norm kraju przyjmującego i można by powiedzieć, że integracja jest ok, ale jednak tym celem na końcu powinno być zasymilowanie przynajmniej części tych imigrantów, którzy postanowią się w Polsce osiedlić, a strategia mówi wyraźnie, że asymilacja nie będzie celem tej strategii. Natomiast dalej czytamy na przykład coś takiego. Polska wdroży program zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji religijnej oraz kultywowania sprzecznych z polskim prawem tradycji. Cudzoziemcy, którym udowodnione zostanie takie postępowanie, będą podlegać powrotom przymusowym do państw ich pochodzenia. Jeżeli chodzi o głośną sprawę, czyli budowę 49 centrów integracji cudzoziemców, to strategia o tym wspomina, przy czym podkreśla, że te centra mają służyć, no według strategii tak ma być, głównie Ukraińcom i Białorusinom. Mają też zajść zmiany w sposobie nadawania polskiego obywatelstwa, ale nie we wszystkich procedurach, bo tam jest kilka, między innymi jest procedura prezydencka, to tutaj zmian nie będzie. Chodzi o procedurę uznania cudzoziemca za obywatela polskiego, czyli taką, która w tej chwili jest najbardziej nieszczelna. Ona ma być zaostrzona, ma być taki test obywatelski wprowadzony. I tyle z grubsza najważniejsze punkty strategii. Linkuję oczywiście do tej strategii, do całego dokumentu w opisie filmu, podobnie jak zawsze to robię, podając źródła, i namawiam Państwa, żeby Państwo spojrzeli przynajmniej dokładnie we wstęp do tej strategii, czy właściwie w to podsumowanie, które jest na początku, żeby Państwo sobie sami to przeczytali. Teraz jak na to zareagować? Ja muszę powiedzieć, że jestem mocno pozytywnie zaskoczony tym dokumentem, ponieważ powiedziałbym, że 85-90% tego, co przeczytałem, to są dosyć rozsądne propozycje. Oczywiście można by dyskutować, czy one nie powinny być dalej posunięte. W tych 10% mieszczą się między innymi takie sprawy, jak ten zideologizowany fragment, który wcześniej cytowałem, albo jak kwestia rezygnacji z asymilacji, zgoda, ale uważam, że to jest no, co najmniej jeden krok, jeżeli nie kilka, w naprawdę dobrym i potrzebnym kierunku. Mogą Państwo być zaskoczeni takim moim stosunkiem do tego dokumentu i pewnie wiele osób jest, które słuchają moich komentarzy na ten temat, no ale jak to przecież to wymyślił Tusk? No,
Ja zawsze miałem takie podejście do polityki i do mojego państwa, że nie ma znaczenia, kto wymyśla coś dobrego. Między innymi dlatego w niektórych sprawach jestem gotów popierać na przykład panią poseł Paulinę Matysiak. W innych sprawach oczywiście kompletnie się z nią nie zgodzę. Tutaj uważam, że powinniśmy myśleć o polskim państwie. To polskie państwo i nasze bezpieczeństwo są najważniejsze. I z tego punktu widzenia, no naprawdę trudno mi tę strategię odrzucić. Nie będę jej odrzucał albo na siłę szukał tam wad, tylko dlatego, że ona wychodzi z rządu Donalda Tuska. Wychodzi też, jak powiedziałem, spod ręki fachowca, z którym można się w wielu sprawach pewnie nie zgadzać. Mam tu na myśli pana profesora Duszczyka, ale no, to jest sensownie i spójnie napisany dokument. Czy w takim razie nie mam żadnych wątpliwości? No, oczywiście, że mam. Pierwsza wątpliwość to są właściwie nie tyle intencje pana premiera Tuska, bo intencje mało mnie obchodzą. Interesuje mnie efekt. Z jakiego powodu, z jakich pobudek ten efekt powstał, nie ma większego znaczenia. Natomiast jeżeli to jest czysto koniunkturalne zagranie, to istnieje niebezpieczeństwo, że przy jakimś zwrocie koniunktury politycznej ten program, ten kierunek zostanie zarzucony i zastąpiony zupełnie innym. A tak jak powiedziałem, no nie byłoby dobrze, bo to jest słuszny kierunek. Druga sprawa jest taka, że na razie jest to dokument, jest to strategia. On jest dosyć szczegółowy, jak rzucą sobie państwo do tego dokumentu okiem, to jak na strategię, czyli właśnie taki ogólny dokument, jest tam naprawdę dużo detali, ale jednak to wszystko musi zostać dopiero przełożone na język ustaw, na język rozporządzeń. No i to samo w sobie jest ogromna praca, na język regulaminów również, różnego rodzaju służb czy organizacji. Po trzecie, mam wątpliwości, na ile Polska w tym wszystkim jest autonomiczna. W tej chwili można powiedzieć, że koniunktura, ta polityczna koniunktura na poziomie unijnym odwróciła się w korzystniejszym dla nas kierunku, czy dla naszych interesów kierunku, no ale to nie znaczy oczywiście, że w którymś momencie nie odwróci się w inną stronę i wtedy los tej strategii też może być niepewny. No i wreszcie po, chyba to będzie już po piąte bodajże, jeżeli się nie mylę, mam bardzo duże wątpliwości co do zdolności polskiego państwa do realizacji takiej strategii. Bo jak państwo w nią spojrzą, to ona obejmuje naprawdę bardzo dużo dziedzin. Tam jest konieczna współpraca nie tylko pomiędzy różnymi służbami polskiego państwa, ale też pomiędzy sektorem edukacyjnym, pomiędzy państwem a przedsiębiorcami. Więc to wszystko jest bardzo skomplikowaną materią i bardzo dużo różnych rzeczy się tam musi zazębiać, żeby to razem zagrało. Tu oczywiście jest też wątpliwość, czy w ogóle da się cudzoziemców w większej liczbie integrować, tak jak ta strategia zakłada, no ale też przypominam, że ona tam stawia takie kryterium, to znaczy, że mamy tych imigrantów brać z tych kierunków, które właśnie integrację ułatwiają. Ale wracając do tych problemów i wątpliwości, największe chyba moje wątpliwości dotyczą właśnie tego, czy polskie państwo jest zdolne do realizacji na poziomie praktycznym takiego skomplikowanego projektu i mechanizmu, bo łatwo jest, no przepraszam, może nie tak łatwo, ale łatwiej jest napisać tego typu strategię, niż potem właśnie w detalach, na poziomie konkretnych decyzji, no cóż dopiero konkretnych działań ją wdrożyć. Ale podsumowując, to jest chyba pierwsza rzecz, która wyszła spod ręki tego rządu, którą ja mogę z czystym sumieniem tak na 80, może nawet 90% pochwalić. Uważam po prostu, że to jest dobry, sensowny dokument, w większości dobry i sensowny dokument i dlatego patrząc na interes Polski, na dobro naszego państwa, uważam, że powinniśmy pilnować, żeby te dobre i sensowne założenia z tej strategii
zostały zrealizowane. Czyli patrzmy władzy na ręce i pilnujmy, żeby dobre pomysły nie pozostały tylko na poziomie pomysłów. I chyba jeszcze jedno zastrzeżenie powinienem tu poczynić, czy może jeszcze jedną wątpliwość wyrazić. Mianowicie mamy konkluzje Rady Europejskiej datowane na 17 października, czyli to jest dwa dni po tym, jak rząd, polski rząd uchwalił swoją strategię migracyjną. No i tutaj w tych konkluzjach, w rozdziale 5 zatytułowanym Migracja, czytamy tak. Rada Europejska apeluje do Rady, państw członkowskich i Komisji, aby zintensyfikowały pracę nad wszystkimi kierunkami działań przewidzianymi w jej kompleksowym podejściu do migracji, przedstawionym w lutym 2023 roku. Odnotowuje niedawne pismo przewodniczącej Komisji. Rada Europejska podkreśla, jak ważne jest wdrożenie przyjętych przepisów Unii Europejskiej i stosowanie istniejących przepisów w celu jak najlepszego sprostania bieżącym wyzwaniom. No tutaj ewidentnie chodzi o pakt dotyczący migracji i azylu i tutaj jest oczywiście pytanie, jak te konkluzje mają się do stanowiska polskiego rządu, Polski po prostu, wyrażonego w dokumencie, o którym przed chwilą Państwu mówiłem. Jesteśmy tutaj, proszę Państwa, elitą naszej partii. Idę każdego dnia w ten bój dobra ze złem. Für Deutschland. Kilka słów, ale bez skrótu, więc proszę się nie martwić, na temat orędzia, które wygłosił pan prezydent Andrzej Duda w Sejmie. Zastanawiam się, jaki właściwie pan prezydent miał konkretny cel, wygłaszając to wystąpienie akurat w tej chwili, abstrahując od tego, że no pewnie częściowo tym celem było jakieś przykrycie czy zdyskontowanie tej rocznicy wyborów, chociaż przecież obóz pana prezydenta te wybory tak naprawdę przegrał. Ja nie bardzo wierzę, żeby to była próba zasygnalizowania chęci utworzenia jakiegoś własnego ugrupowania, jakiejś siły politycznej, chociaż interesujące były w tym wystąpieniu no, co najmniej dwa ukłony skierowane w kierunku Polskiego Stronnictwa Ludowego. To była pochwała pana wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kabysza jako ministra obrony i pochwała pana Czesława Siekierskiego, ministra rolnictwa. No ewidentnie tutaj pan prezydent Andrzej Duda próbował jakoś wbić klin w koalicję. Zresztą tam chyba nawet za bardzo tego klina wbijać nie trzeba, bo to nawet ze wspomnianych przeze mnie wcześniej badań panów Sierakowskiego i Sadury wynika, że na poziomie nawet elektoratów trzecia droga się bardzo mocno rozjeżdża. Ale kilka słów o tym, o czym pan prezydent tam mówił. Nawiasem, jego wystąpienie było strawniejsze niż wystąpienia publiczne pana prezydenta, a to dlatego, że było znacznie dynamiczniej wygłoszone. Nie było tych paskudnych, długich pauz, które charakteryzują publiczne wystąpienia pana prezydenta i które powodują, że bez przyspieszenia tych wystąpień znaczącego, ja to robię zwykle nawet do razy dwa, nie da się ich po prostu słuchać. No to tutaj nie. Tutaj było szybciej i dynamiczniej. Uważam, że wątek, który pan prezydent poruszył na początku, wątek migracji, no jednak to jest dosyć bezczelne ze strony pana prezydenta, żeby próbować tworzyć taki kontrast pomiędzy obecną władzą, która według głowy państwa nawróciła się na właściwe podejście do migracji, a władzą poprzednią. Mówiłem już o tym, jakie tutaj liczby były, jeżeli chodzi o sprowadzanie migrantów do pracy. No, cały czas obóz obecnej opozycji, obóz pana prezydenta próbuje nam wmawiać, że masowa imigracja zarobkowa nie jest problematyczna. Oczywiście, że jest problematyczna w mniejszym stopniu niż taka imigracja agresywna, nielegalna, jasne, ale jednak jest. Przy tych liczbach, które oni sprowadzali do Polski, jest jak najbardziej problematyczna. Zagrał też pan prezydent na
kwestiach aspiracyjnych, akcentach cywilizacyjnych odwoływał się do CPK. To jest ten wątek, który pojawia się w większości wystąpień Andrzeja Dudy w ostatnim czasie. Pan prezydent również mówił o tym podczas forum w Krynicy i to jest, jak sądzę, dosyć celny cios wymierzony w obecną władzę, no ale następny już nie jest kompletnie, czy nie był kompletnie celny, bo pan prezydent powiedział tak, proszę państwa, i teraz proszę się trzymać. Dzięki odważnym decyzjom podczas pandemii udało się ocalić dziesiątki, a może setki tysięcy miejsc pracy. No nie, panie prezydencie, wasze odważne decyzje, czy właściwie decyzje pańskiego obozu politycznego spowodowały, że mnóstwo biznesów nie wytrzymało, a te tarcze, których użyliście i którymi chwalił się również w czasie kongresu PiS pan Mateusz Morawiecki, te 200, ponad 200 miliardów złotych wpompowanych do gospodarki, to było przeciwdziałanie skutkom własnych decyzji tamtej władzy. Ona najpierw podjęła głupie decyzje, a potem, żeby zapobiegać skutkom tych decyzji, czyli zamknięcia dużej części gospodarki, musiała wpompować te ponad 200 miliardów do tej gospodarki, żeby gospodarka i część biznesów, część, bo nie wszystkie, jakoś przetrwała. Więc no tutaj twierdzenie, że tu się wszystko świetnie odbyło, jest po prostu niedorzeczne, a przy okazji pan prezydent każe w ten sposób przypomnieć sobie o tym, jak kompletnie bierny był w epoce epidemicznej, jak w ogóle nie zabierał głosu, a jeżeli już głos zabierał, pytany na przykład o naruszenia prawa, przecież drastyczne naruszenia prawa przez poprzedni rząd, no to mówił, że on tu problemu żadnego nie widzi. I kiedy dzisiaj pan prezydent w swoim wystąpieniu mówi, że uchwały są podnoszone do rangi prawa, że mamy uchwałokrację i mówi absolutnie celnie, ja się z tym stuprocentowo zgadzam, niejednokrotnie sygnalizowałem, że to jest gigantyczny problem i po prostu obecna władza rozbija, rozwala ład prawny w Polsce, no to też bym powiedział, szkoda, że pan prezydent się tak nie martwił wtedy, kiedy poprzednia władza w czasie epidemii rozporządzeniami łamała prawo. Tam, gdzie powinny być ustawy, to wchodziły rozporządzenia. Był też wreszcie wątek sytuacji w wymiarze sprawiedliwości i tutaj polecam tylko właśnie wspomnianą przeze mnie wcześniej rozmowę z panem sędzią Zbigniewem Kapińskim, prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego, bo tam z panem sędzią próbowałem jakby rozwikłać trochę tę sytuację, próbowałem wyjaśnić, jaka ona właściwie jest i co z tym można zrobić. I traktuję to wystąpienie, to krótkie omówienie wystąpienia pana prezydenta jako wstęp do znacznie dłuższego tematu, którym będzie omówienie konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy tutaj, proszę państwa, elitą naszej partii. Idę każdego dnia w ten bój dobra ze złem. Für Deutschland. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze 12 października była jednocześnie konwencją zjednoczeniową z suwerenną Polską, chociaż właściwie należałoby powiedzieć konwencją wchłonięciową, bo przecież nikt chyba nie ma wątpliwości, że nie było to zjednoczenie równorzędnych partnerów, tylko było to wchłonięcie suwerennej Polski przez PiS. Ale przede wszystkim, i myślę, że to jest tutaj ważniejsze, ta konwencja miała dać ostateczną odpowiedź na pytanie, które przez cały ten rok od wyborów 15 października gdzieś tam wielu ludziom kołatało się w głowie. Czy PiS jest zdolny do autorefleksji? Czy to jest ugrupowanie zdolne do tego, żeby porządnie zastanowić się nad przyczynami swojej porażki, żeby zapewne swoje działania, przynajmniej część swoich wyborców przeprosić, może z części się wycofać, może warunkowo, może tylko z niektórych aspektów, z niektórych się wytłumaczyć. No w każdym razie, żeby podjąć jakąś pracę, jak to się mówi, przepracować ten wynik, ale przede wszystkim przepracować te swoje 8 lat rządów. I w czasie tej konwencji 12 października dostaliśmy absolutnie jednoznaczną odpowiedź nie. Dostaliśmy odpowiedź taką, jaka padła w filmie
z 92 roku, jeśli dobrze pamiętam, w filmie Młode Wilki, kiedy to jest ta scena, gdzie dwóch bohaterów rozmawia, stojąc w ostatnim wagonie pociągu, i jeden z nich, grany zresztą przez Jarosława Jakimowicza, mówi: nigdy do niczego się nie przyznawaj. Mieliśmy już tego zapowiedź w postaci kuriozalnego wywiadu naczelnika w tygodniku Sieci. Trzecia RP właśnie upadła i w tym wywiadzie jest kilka naprawdę zadziwiających fragmentów. No może zacznę od takiej przygrywki, bo to tylko przygrywka, ale pojawia się takie pytanie: a będzie pan bronił bobrów, które Donald Tusk wskazał jako winnych przerwania wałów? Chodzi oczywiście o powódź. I Jarosław Kaczyński odpowiada: tak, będę bronił, zresztą nigdy nie zmienię swojego stosunku do przyrody, do zwierząt. Ta wypowiedź jest o tyle ważna, że ten stosunek do przyrody, do zwierząt, to jest rzecz, która stała za między innymi zmianą ustawy Prawo łowieckie, która spowodowała, że myśliwi nie mogą zabierać własnych, nawet niepełnoletnich dzieci na polowania. To była realizacja właśnie prozwierzęcej fobii Jarosława Kaczyńskiego, ale przede wszystkim realizacją tej prozwierzęcej fobii było przedsięwzięcie, od którego zaczął się zjazd sondażowy Prawa i Sprawiedliwości, a także częściowo można powiedzieć jego, no w jakimś tam malutkim procenciku, rozpad, czyli Piątka dla Zwierząt. To, co spowodowało ostatecznie niedawno wyjście z Prawa i Sprawiedliwości Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Więc widać, że tutaj naczelnik jest wierny swoim poglądom. No ale spójrzmy dalej, bo dalej naprawdę robi się grubo. Pytają bracia Karnowscy, no bo to oni, bracia Klęczący, przeprowadzają ten wywiad: obecnej konstytucji nie da się rewitalizować? Po prostu zacząć stosować jej przepisy? Coś, co się rozpadło, co okazało się niesłychanie słabe, wręcz gliniane, nie może być podstawą ustroju. Potrzebny jest nowy akt zasadniczy, być może zastępczy, uchwalony w oczekiwaniu na większość 2/3. Większość 2/3 to jest większość konstytucyjna, czyli taka, która umożliwia legalne uchwalenie, zmianę konstytucji. Co to ma być, ten tymczasowy akt zasadniczy, uchwalony bez tej konstytucyjnej większości? Czyli co, jakaś tymczasowa konstytucja uchwalana zwykłą większością? Czy nowa konstytucja albo ów akt tymczasowy powielałby obecne ramy ustrojowe? Pytają bracia Klęczący. Mniej więcej tak. Nikt nie ma zamiaru zmieniać rozdziału dotyczącego praw obywatelskich, ale już na przykład procedurę zmiany konstytucji należałoby zweryfikować. Na pewno nie może być tak, że ktoś zdobywa nie tak znów imponującą większość i za pomocą chwiejnej koalicji zmienia ustrój, posuwając się do stosowania tortur, mówi Jarosław Kaczyński. Czyli można z tego zrozumieć, można zrozumieć, powiadam, bo przecież bracia Karnowscy no, nie drążą, bo oni nie od tego są, żeby tam drążyć w jakiejkolwiek sprawie, tylko od tego, żeby zadawać odpowiednio czołobitne pytania. Można zrozumieć, że Jarosław Kaczyński sobie wyobraża, że zwykła większość w Sejmie mogłaby uchwalić jakąś tymczasową konstytucję, która by zmieniła zasady zmieniania konstytucji zapisane w konstytucji? To jest wielopoziomowy odlot. Ja nie nadążam. Ale idźmy dalej, bo to jeszcze nie jest koniec. Dalej mamy pytania o te właśnie tortury, o te różnego rodzaju szykany wobec ludzi powiązanych z opozycją i pytanie pada takie: czy po zmianie władzy ludzie obecnie prześladowani zostaną objęci amnestią? I Jarosław Kaczyński odpowiada: ustawę amnestyjną można stosować wobec tych, którzy dopuścili się pewnych przestępstw. No a tutaj oczywiście jego zdaniem nie ma mowy o żadnych przestępstwach. Co z tymi, którzy są dziś prześladowani i zapadną wobec nich jakieś wyroki? Pytają bracia. Te wyroki trzeba uznać za non est, nieistniejące. A tych, którzy doprowadzili do tej sytuacji, trzeba postawić przed sądem, bo przecież doskonale wiedzą, w czym uczestniczą. I tu trzeba się przez chwilę zatrzymać. Bo Jarosław Kaczyński mówi nam ni mniej, ni więcej, że zamierza
zastosować demokrację walczącą, tylko że arebur. No bo jeżeli on myśli, że powinno się arbitralnie wybierać wyroki, podkreślam to, wyroki sądów, które będą na jakiejś podstawie unieważniane dlatego, że dotyczą ludzi prześladowanych, ale kto będzie stwierdzał, czy to było prześladowanie, czy nie, jeżeli mielibyśmy do czynienia z prawomocnym wyrokiem sądowym. Bo pamiętajmy, że Jarosław Kaczyński nie mówi tutaj, odpowiadając na pytanie braci Karnowskich, o tym, z czym mamy do czynienia dzisiaj, bo dzisiaj mamy do czynienia z ewidentnymi często szykanami, którymi jest uznanie kogoś za podejrzanego, ewentualnie za oskarżonego, wrzucenie go do aresztu tak zwanego tymczasowego, to wszystko rzeczywiście można uznać za szykany. Ale tu pada pytanie już nie o ten etap, tylko pada pytanie o etap, w którym zapada wyrok. Czyli ten wyrok wydaje sąd na podstawie analizy akt, przesłanek, przesłuchań świadków i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że Jarosław Kaczyński chce jakoś tam arbitralnie część tych wyroków sobie po prostu skreślić, bo one będą dotyczyły ludzi, z którymi, nie wiem, czuje jakąś wspólnotę polityczną, światopoglądową, trudno powiedzieć. I dalej. Ważne instytucje, powiada Jarosław Kaczyński, także te dziś atakowane, muszą mieć ochronę podporządkowaną tym, którzy dają pełną gwarancję, że będą bronili praworządności. Trudno to w ogóle zrozumieć, te kombinacje. Jakaś rada konstytucyjna dysponująca własną siłą, czyli nie wiem, co, jakimś wojskiem rady konstytucyjnej, może reanimujmy nadwiślańskie jednostki wojskowe. Raczej Rada Stanu rzeczywiście dysponująca siłą, mówi Jarosław Kaczyński. Powiadam, to jest odlot już na naprawdę wysokim poziomie. To znaczy, te rozważania są zawieszone gdzieś w sferze political fiction i to takiej niebezpiecznej political fiction, bo jakby je podsumować, to wychodzi na to, że naprawdę Jarosław Kaczyński wyobraża sobie demokrację walczącą arebur, że chciałby takiej demokracji walczącej arebur. I właściwie ja nie mam wątpliwości, że gdyby PiS władzę samodzielną odzyskało jakoś w miarę niedługo, kiedy Jarosław Kaczyński jeszcze jest w stanie ze względów fizycznych, ma na tyle dobrą kondycję, że jest w stanie zarządzać swoją partią, to pewnie właśnie w tę stronę by poszło. No i wreszcie ważna sprawa, bo pada pytanie o zjednoczenie, o to, kto może należeć do tego obozu patriotycznego, tak zwanego. Jarosław Kaczyński mówi, dzisiaj tylko jednocząc szeroko rozumiane środowiska polskich patriotów, szeroko rozumiane, proszę Państwa, to pytanie, kogo Jarosław Kaczyński zalicza do tych szeroko rozumianych środowisk? Ludzi, którzy dobrze życzą naszej ojczyźnie, możemy postawić tamę bezprawiu, nieuczciwości i nieprzyzwoitości. W naszym namiocie zmieści się każdy, kto będzie chciał. Nie ma tutaj przymusu i nawet nie sposób go zastosować. Namiot jest pojemny. Nie chcemy w nim jednak ludzi, którzy wielokrotnie okazywali się niewiarygodni w swoich deklaracjach. Jedno mówili, a nawet podpisywali, a później robili co innego. Ciekawe, kogo Jarosław Kaczyński ma na myśli. No dobrze, zostawmy już w takim razie ten wywiad i przejdźmy teraz do istoty rzeczy, czyli do wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, które ja podzieliłem na króciutkie fragmenty. Tymi fragmentami będę ilustrował niektóre tezy. Nie wszystkie ważne momenty się znalazły w tych skrótach, ale myślę, że dobrze się będą Państwo bawili. Co w takim razie usłyszeliśmy od naczelnika podczas jego wystąpienia, które, muszę powiedzieć, trudno nazwać porywającym. Myślę, patrząc też na reakcję sali, jeżeli Państwo obejrzą całość tego wystąpienia, że ono było raczej usypiające niż porywające. Jarosław Kaczyński zaczyna od następującego stwierdzenia. Chociaż sala, jak sądzę, jest dobrana w sposób, który można określić jako elitarny. Jesteśmy tutaj, proszę Państwa, elitą naszej partii i co za tym idzie, elitą narodu. No to
to rzeczywiście robi duże wrażenie i przypomina nieco tyradę pani sędzi Kamińskiej na temat tego, że my, w sensie sędziowie, jesteśmy zupełnie nadzwyczajną kastą, a tu okazuje się, że na tej sali siedzi elita z Jarosława Kaczyńskiego, bije w tej wypowiedzi należyta skromność. Nie ma demokracji bez pluralizmu medialnego. To jest oczywiste. Zaatakowana została także wolność słowa. Wolność słowa została zaatakowana tak dalece, że zdarzył się nawet przypadek, że policja wkroczyła do mieszkania młodego człowieka, który pisał coś i pisał prawdę w internecie. Chodziło o sprawy powodzi. Mamy też potępienie ataków na wolność słowa ze strony obecnie rządzących. To może jednak warto przypomnieć Jarosławowi Kaczyńskiemu, że to jego rząd, korzystając z prawa telekomunikacyjnego, zablokował strony Myśli Polskiej w Realu 24 najwyższego czasu. No, tylko że wtedy chodziło o to, że rzekomo te strony zagrażały bezpieczeństwu państwa, ponieważ nie wpisywały się w uprawianą przez rząd PiS skrajnie proukraińską politykę. Cóż to było, jeżeli nie ataki na wolność słowa? No, naprawdę trudno powiedzieć. Pluralizm medialny oczywiście też był wybitny w mediach państwowych za czasów rządu PiS. Mamy zarzuty wobec obecnej władzy o wpuszczanie do Polski nielegalnych imigrantów, a nie pracowników sezonowych, bo to jest zasadnicza różnica, powiada Jarosław Kaczyński. To jest właśnie kolejna próba obrony postępowania rządu Zjednoczonej, tak zwanej prawicy w tej sprawie. I myślę, że politycy PiS doskonale rozumieją, że właśnie ta kwestia stanowi dla nich największy problem, jeżeli chodzi o ich wiarygodność, ponieważ niemalże w każdej tego typu wypowiedzi, jakiejś kongresowej, na spotkaniu z wyborcami, ta kwestia właśnie jest poruszana. No, problem migracji jest ważny i on rozgrzewa Polaków, ale członkowie Prawa i Sprawiedliwości czują się w obowiązku bronić swojej postawy, o której tutaj już bardzo obszernie mówiłem, przypominając liczby imigrantów, więc nie będę tego powtarzał. Muszę tylko przypomnieć, że twierdzenie, jakoby imigracja zarobkowa, imigracja do pracy nie stanowiła problemu, była czymś zupełnie innym, jak mówi Jarosław Kaczyński, jest oczywiście nieprawdziwe. Problemy z bezpieczeństwem, które się pojawiają, w dużej mierze są właśnie skutkiem napływu legalnych imigrantów zarobkowych do Polski za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Myśmy, o czym jeszcze będę mówił, stworzyli z tego naszego 8-lecia rządów naprawdę dobrą, no niektórzy, i to wcale nie nasi zwolennicy, mówią nawet złotą epokę. Uruchomiliśmy różne mechanizmy rozwojowe. W tej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej złotych czasów mamy właściwie chyba jedyne wspomnienie o tym, że coś może było źle. To jest ten fragmencik właśnie, gdzie Jarosław Kaczyński mówi, nie wszystko się oczywiście udało i w zasadzie podczas całego swojego wystąpienia w żadnym innym miejscu, choćby dwoma słowami, nie przyznał się do tego, że coś być może w ciągu tych 8 minionych lat 2015-2023 było źle. Jest tam jeszcze kilka innych fragmentów, na przykład Jarosław Kaczyński uderza w kwestię energii atomowej, zarzucając obecnemu rządowi, że nie chce budować elektrowni jądrowej. To jest oczywiście bardzo poważny problem, ale też warto przypomnieć, że być może bylibyśmy w innym miejscu, jeśli o to chodzi, gdyby rządowi PiS w ciągu dwóch kadencji udało się realnie budowę elektrowni jądrowej zacząć, ale rząd PiS przez dwie kadencje nawet nie doprowadził do wbicia pierwszej łopaty. Wreszcie rolnictwo i Ukraina. No i wreszcie, proszę Państwa, atak na rolnictwo. Atak na rolnictwo odnoszący się do spraw takich jak relacje z Ukrainą. Chcę mocno podkreślić, jesteśmy i będziemy sojusznikiem Ukrainy. Musimy ją wspierać, ich interes,
ich obrona to jest coś, co całkowicie bezpośrednio nas dotyczy. I dlatego niezależnie od wszystkich trudności, niekiedy niemałych, także tych emocjonalnych związanych ze straszną historią, z rzezią wołyńską, musimy to robić. Ale to nie oznacza, że musimy to robić kosztem istnienia całych wielkich dziedzin naszej gospodarki, naszego życia społecznego. Bo rolnictwo to nie jest tylko część naszej gospodarki. To jest wieś. To jest część, bardzo ważna część naszego życia społecznego i bardzo wartościowa część naszego życia społecznego. Ktoś powie, większość mieszkańców wsi nie zajmuje się rolnictwem. No tak, to jest dzisiaj prawda, ale ogromna większość tych ludzi miała związki z rolnictwem. Czy w swoim życiu, czy w życiu swoich rodziców, czy dziadków. Ten związek trwa. Ten związek psychiczny, świadomościowy, można powiedzieć nawet moralny, trwa. I uderzenie w to jest czymś niezmiernie ważnym. Mówiłem już w Łysych przed 2 laty, że polskie rolnictwo musi być chronione, bo nie jest w stanie wytrzymać konkurencji z rolnictwem, które dysponuje świetnymi ziemiami. U nas takich ziem, czarnoziemiów jest tylko 1%, jeżeli chodzi o całą powierzchnię gruntów uprawnych. I jednocześnie te ziemie są w wielkiej mierze w ręku wielkich przedsiębiorstw, zwykle nie ukraińskich, tylko zachodnich. Tu po prostu nie mamy szans. Gdybyśmy się chcieli całkowicie otworzyć, tak jak to jest w Unii Europejskiej, no z pewnymi ograniczeniami, uczciwie mówiąc, szczególnie wtedy, jeżeli my się gdzieś dobrze bardzo rozwijamy, czy też nawet rozpychamy, ale nie o tym w tej chwili mówimy, bo nasze rolnictwo musiałoby upaść. I to rolnictwo musi być chronione i my je będziemy chronić. Chroniliśmy i będziemy je chronić. No tutaj trzeba powiedzieć, że już jest grubo. To znaczy Jarosław Kaczyński mówiący o tym, że trzeba polskiego rolnictwa bronić przed napływem zboża z Ukrainy, to jest, proszę Państwa, gruba obłuda. Jakbyśmy spojrzeli na przykład do nie tak dawnego, bo z czerwca 2022 roku wywiadu w Gazecie Polskiej, to tam Jarosław Kaczyński odrzucał oskarżenia Donalda Tuska, żeby było śmieszniej, o to, że napływające do Polski, czy właściwie mające przez Polskę tylko przejechać ukraińskie zboże, będzie u nas sprzedawane po niższych cenach i doprowadzi do kryzysu polskiego rolnictwa, to komentując właśnie te zarzuty ówczesne Donalda Tuska, Jarosław Kaczyński mówił: zawsze, gdy w grę wchodzi żywotny interes Polski, Tusk jest przeciw. Bardzo często wówczas jego punkt widzenia jest zbieżny z rosyjską propagandą. Tak jest i tym razem. Ważne jednak, by nasi rolnicy wiedzieli, że to zboże nie jest dla nich żadnym zagrożeniem. Jego odbiorcy są w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie. W tej sprawie nie ma szarości, mówił dalej Jarosław Kaczyński. Można być albo po dobrej, albo po złej stronie mocy. Tusk stawia się po tej drugiej. A w marcu 2023 roku, kiedy już w ogóle wystarczająco dużo było wiadomo o tym, jakie problemy wywołuje napływ ukraińskiego zboża do Polski, w rozmowie z cyklu Otwarte Karty, w TVP i Polskim Radiu, Jarosław Kaczyński stwierdzał, że stawianie jakichkolwiek warunków Ukrainie to działanie na korzyść Rosji. No, jeżeli to nie jest obłuda i skrajny koniunkturalizm, to ja naprawdę nie wiem, co nim jest. Mieliśmy w wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego jeszcze kilka kolejnych wartych skomentowania wątków. Na przykład pojawił się tam samozachwyt nad wprowadzonym przez Prawo i Sprawiedliwość, to jeszcze na początku w ogóle pierwszej kadencji, ograniczeniem w możliwościach sprzedaży ziemi przez polskich rolników, w ogóle sprzedaży ziemi, nie tylko komuś z zagranicy. Bardzo się Jarosław Kaczyński tym chwalił. No, tymczasem jest to jedno z najbardziej dotkliwych ograniczeń w dysponowaniu prywatną własnością, które tamten rząd
wprowadził, jest sprzeciw wobec nowych traktatów europejskich. Tylko że Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat swoich rządów nie zrobiło nic, żeby ten proces realnie powstrzymać. To, co rozpoczęło moje wystąpienie, też jest prawdą. Stoimy przed niezwykłymi, bardzo niezwykłymi wyzwaniami. Polska przed nimi stoi, a my jesteśmy jedyną siłą, która ma możliwość, by Polskę przed tym wszystkim obronić. Jesteśmy jedyną siłą, która ma możliwość, żeby Polskę przed tym wszystkim obronić, mówi Jarosław Kaczyński. No więc przez 8 lat przygotowali doskonały grunt dla Platformy Obywatelskiej, żeby robiła to, co robi. Natomiast niczego nie powstrzymali, nie odsunęli nas ani o milimetr od tego, co się w tej chwili dzieje. No i wreszcie żadnej ekspiacji. Co musimy robić? Po pierwsze, szanowni państwo, nie biadać, nie bić się w piersi, nie przeprowadzać ekspiacji. To nie ma dzisiaj żadnego sensu. To jest tylko działanie na korzyść naszych przeciwników. Żadnego bicia się w piersi. Nie przepraszamy, bo to byłoby działanie na rzecz naszych wrogów. Nigdy się nie przyznawaj. Mamy zatem zupełnie otwartą, jasną, oficjalną deklarację ze strony Jarosława Kaczyńskiego, że nie będzie żadnych rozliczeń, nie będzie żadnego przepracowania, nie będzie żadnego zastanowienia się nad błędami. Nie. Ma być czekanie w takiej zwartej armii, która swój przekaz kieruje wyłącznie do swoich twardych kiboli, do swojego plemienia, na to, aż Donald Tusk się potknie o własne nogi i wtedy władza sama wróci do Prawa i Sprawiedliwości, najlepiej właśnie tylko do Prawa i Sprawiedliwości, czyli bez żadnego koalicjanta. Warto może jeszcze wspomnieć o tym, że został powołany na tym kongresie komitet wykonawczy złożony z ludzi, tu cytuję Jarosława Kaczyńskiego, młodszego lub czasem średniego pokolenia. No to przypomnę, że na czele tego komitetu wykonawczego, który ma tak zdynamizować partię, stanowić właśnie coś na miarę nowego otwarcia, stanął wybitny polityk średniego, nie wiem, może średnio młodego pokolenia, sam pan Mariusz Błaszczak. A jak spojrzelibyśmy na to, kto zasiadał w pierwszym rzędzie i słuchał Jarosława Kaczyńskiego, to są tam, czy były tam same młode, obiecujące, dynamiczne twarze, począwszy od Joanny Lichockiej, poprzez Ryszarda Terleckiego, skończywszy na Jacku Sasinie czy Marku Suskim. Bardzo zachęcające. Jesteśmy tutaj, proszę państwa, elitą naszej partii. Idę każdego dnia w ten bój dobra ze złem. Für Deutschland. Teraz uwaga, bo będzie Gierek 2.0. Mateusz Morawiecki, który był drugą osobą wygłaszającą podczas kongresu wystąpienie. Ja z tego wystąpienia 52-minutowego zrobiłem dla państwa skrót mniej więcej zaledwie 5-minutowy. Proszę te 5 minut jednak jakoś zdzierżyć. Musimy szybko przerobić tę porażkę sprzed roku. Porażka zresztą może nauczyć czasami więcej niż 10 zwycięstw. Takie mam wrażenie, takie mam przekonanie. W końcu być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, a zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. To my musimy ten wiatr zmian wywołać. Nie możemy tylko czekać na jakiś klucz czarnych łabędzi. Nie możemy biernie czekać. Musimy aktywnie działać dla wywołania tego nowego wiatru historii. Przedsiębiorcy mogli na nas liczyć. To dzięki wielkim tarczom spowodowaliśmy, że nie zostały zamknięte zakłady pracy, że obroniliśmy miejsca pracy. To wszystko to także nasze wspólne wielkie dzieło. A pamiętacie, jak obecny premier mówił, że nikt go nie ogra?
Otóż nie tylko ogrywają go na prawo i lewo w całej Europie, i na wschodzie, i na zachodzie, ale nawet go nie szanują. A to my zablokowaliśmy nielegalną imigrację. Taka była rzeczywistość, wystarczy popatrzeć do konkluzji Rady Europejskiej. To wielkie nasze dzieło. I nasza polityka jest tutaj jasna. Jesteś pracownikiem sezonowym, przyjeżdżasz na 3-6 miesięcy, pracujesz, to dobrze. Ale żadnego socjalu dla pracowników z zewnątrz. Jeżeli jesteś nielegalnym imigrantem, to do widzenia. Wracaj tam, skąd przyjechałeś. To jest nasza polityka i taka zawsze była. Próbują nas zniszczyć, bo dziś ukrywają kolejne podatki europejskie, które będą narzucane na Polaków. A to my blokowaliśmy skutecznie w ramach Zielonego Ładu to, co oni przyjmują teraz miesiąc po miesiącu. Przez 3 lata skutecznie zablokowaliśmy wdrożenie 14 dyrektyw Fit for 55, dyrektyw Zielonego Ładu. Ale różni szachraje z Platformy Obywatelskiej, kryjąc swoją nieudolność, próbują dzisiaj wmawiać, że było inaczej. Właśnie dlatego, żeby ukryć swoją prawdziwą intencję, która wiąże się z tym, że za chwilę będziemy mieli, tak, za rok, za półtora, ETS 2 na mieszkania i na transport i ETS 3 na rolnictwo. Nie możemy na to pozwolić. Zatrzymać w Polsce może to tylko siła Prawa i Sprawiedliwości. Siła Polaków. Myśmy nie wisieli na klamce Unii Europejskiej. Przypomnijcie sobie. Był jeden program za drugim. Zabytki, PGR-y, drogi, szpitale, szkoły, żłobki. To wszystko bez grosza z Unii Europejskiej. Musimy być otwarci, bo pod dachem naszego namiotu znajdą miejsce zarówno konserwatyści, tradycjonaliści, chadecy, państwowcy, lokalni liderzy, ale także wszyscy ci, którzy po prostu Polskę mają w sercu i widzą, że sprawy idą w złym kierunku od 15 października zeszłego roku. Potrzebujemy takiej właśnie odbudowy. A kto, jaka organizacja może stać się centrum, stać się takim miejscem odbudowy wielkiego, szerokiego ruchu biało-czerwonych, ruchu patriotycznego? Ja wierzę, że takim miejscem jest właśnie Uniwersum Prawa i Sprawiedliwości. To jest uniwersum, w którym pomieszczą się wszyscy. Musimy wydać im 1000 bitew. To jest mój plan, moja strategia. Jedna bitwa każdego dnia. Powtarzamy. Jeden sztos, ein Franzos. Jeden sztos, ein Franzos. A rzeczywistość jest utkana z tej samej przędzy, co marzenia. Ja idę każdego dnia w ten bój dobra ze złem. Nigdy się nie poddam. Pierwsza sprawa jest taka, że jednak widać bardzo uderzający kontrast między wystąpieniami kogokolwiek, kto jest w wieku 40 czy 50 lat, a wystąpieniami Jarosława Kaczyńskiego, który po prostu mówi już jak mocno starszy człowiek i słuchanie go jest zwyczajnie bardzo uciążliwe. Mateusz Morawiecki wydaje się zdeterminowany, żeby zaznaczyć w PiS swoją pozycję, żeby zaznaczyć, że on troszkę nawet inaczej patrzy na to wszystko niż naczelnik, bo przecież w tym jego wystąpieniu są jednak takie akcenty. Kiedy on mówi, że trzeba coś przetrawić, przemielić w sobie, kiedy mówi, że nie można tylko czekać biernie, że trzeba pomóc temu zwycięstwu. Zresztą przedstawił tam parę konkretnych propozycji, ich już w tym skrócie nie ma, ale ja Państwu o nich opowiem. Być może to wystąpienie też było częścią wciąż trwającej przecież w Prawie i Sprawiedliwości rywalizacji o nominację prezydencką, chociaż moim zdaniem Mateusz Morawiecki nie ma tutaj wielkich szans, ale myślę, że on cały czas bardzo by chciał. Co myśmy tutaj w tym wystąpieniu mieli? Między innymi
bardzo zabawny moment, kiedy Mateusz Morawiecki mówi, że mogli liczyć na nas przedsiębiorcy. Tak, panie premierze Morawiecki, przedsiębiorcy mogli liczyć zdecydowanie na to, że znów podwyższycie im daniny i podniesiecie podatki i utrudnicie im życie. Na to na pewno mogli liczyć. Bardzo perwersyjnie zabrzmiało stwierdzenie, że Donalda Tuska w Unii Europejskiej ogrywają, bo jak sobie przypomnimy dokonania pana premiera Morawieckiego, to przecież pamiętamy, że podobno ograła go, no tak on przynajmniej sam to przedstawiał, ograła go Ursula von der Leyen w sprawie pieniędzy za praworządność, w sprawie KPO i to kilkakrotnie. No więc kto tutaj bardziej był ogrywany, czy Donald Tusk, czy Mateusz Morawiecki? W sprawie Fit for 55 również można powiedzieć, że został ograny. Pojawia się też oczywiście w tym wystąpieniu pochwała przyjmowania imigrantów zarobkowych. Nie będę już po raz kolejny tego tematu wałkował. Widać po prostu, jak ważny i jak trudny jednocześnie dla polityków Prawa i Sprawiedliwości jest ten temat. No, zabawne jest to stwierdzenie o ukrywaniu unijnych podatków właśnie w ustach Mateusza Morawieckiego, bo to Mateusz Morawiecki mówił o unijnym podatku cyfrowym i o konieczności jego wprowadzenia już w 2018 roku, a w 2020 roku, czyli no, zaledwie 4 lata temu, nawet poszedł dalej, postulując, żeby Unia Europejska zasilała swoje tak zwane dochody własne podatkami cyfrowym od wspólnego rynku europejskiego, od śladu węglowego. Więc jeżeli dzisiaj Mateusz Morawiecki mówi, że jakieś unijne podatki ten rząd ukrywa, to może trzeba by mu pokazać właśnie tamte artykuły, w których relacjonowano, jaki to był chętny, żeby nowe podatki Unia Europejska tworzyła. Mateusz Morawiecki, przypomnę, podpisał kierunkową decyzję w grudniu 2020 roku dotyczącą realizacji pakietu Fit for 55, bez której to decyzji realizacja tego pakietu może w części doszłaby do skutku, ale na pewno byłaby znacznie trudniejsza. No znów kolejne perwersyjne stwierdzenie w tym wystąpieniu zawarte to: myśmy nie wisieli na klamce Unii Europejskiej. A czym, panie Morawiecki, w takim razie było KPO, jeżeli nie wiszeniem na klamce Unii Europejskiej i to wiszeniem uporczywym, bo przecież ile razy wyście próbowali dostosowywać różne wewnętrzne polskie regulacje, żeby tylko ta kasa wreszcie skapnęła. Kasa, przypominam, która pochodzi z pożyczek, pochodzi tak naprawdę z naszych pieniędzy i mało tego, w zamian za tę kasę wyście stworzyli listę zawierającą około 300 różnych warunków, które my musimy wypełnić, a wśród tych warunków są lub były opłaty za jazdę drogami szybkiego ruchu, podatek od posiadania samochodu, podatek od rejestracji samochodu spalinowego, czy wprowadzenie ozusowania, oskładkowania wszystkich umów cywilnoprawnych. To wyście zaprojektowali. To jest wasza wina i to było wasze wiszenie. Właśnie tak, dokładnie jak pan powiedział, wiszenie na klamce Unii Europejskiej. Żenujące i szkodliwe dla Polski. Ale jedno trzeba przyznać Mateuszowi Morawieckiemu. To znaczy on przynajmniej spróbował wyjść z jakimś, no, powiedzmy, pozytywnym programem, mówiąc o programie opartym na trzech O. I te O to mają być odwaga, tam jakiś wywód nastąpił, z którego nic nie wynika, to było takie, jak to ja mówię, pierdolamento, kompletnie nic nie wnoszące. Odbudowa archipelagu polskości. I tutaj znów się pojawia ta metafora namiotu. To podobna bardzo do tego, co, której użył Jarosław Kaczyński w tym wywiadzie dla tygodnika Sieci. Miejsce w namiocie będzie dla wielu, mówi Jarosław Kaczyński. No oczywiście, o ile oddadzą hołd lenny naczelnikowi i oferta. No i tutaj rzeczywiście jakieś tam pomysły są. Mamy coś takiego jak tak dla portów, powiedział Mateusz Morawiecki, czyli żeby z tych aspiracji, które oznaczają, że Polacy, część Polaków chce, żeby były realizowane duże inwestycje, że na tym
Prawo i Sprawiedliwość miałaby oprzeć swój przekaz, a konkretnie na właśnie haśle tak dla portów, które oznacza nie tylko CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny, ale też inne porty, również porty morskie. Tu nawet przede wszystkim porty morskie Mateusz Morawiecki miał na myśli. To jest marketingowo moim zdaniem dosyć zgrabne i nawet w jakimś stopniu może się udać. Potem drugi punkt już jest bardziej wątpliwy. Specjalne inwestycje na prawie każdym kilometrze dróg szybkiego ruchu, żeby wspomóc gminy, które cierpią na bezrobocie. Tak powiedział Mateusz Morawiecki. Jest to niemal dosłowny cytat z Mateusza Morawieckiego, tylko ja nie za bardzo rozumiem, bo jak te gminy cierpią na bezrobocie, skoro przez 8 lat waszych rządów przecież podobno prawie całkowicie bezrobocie wyeliminowaliście, a już na pewno takie bezrobocie endemiczne, które gdzieś tam na stałe tkwiło w jakichś gminach, no przecież po waszych rządach już tego w ogóle miało nie być. To co, wzięło się to, odrodziło znowu w ciągu tylko tego roku? Poza tym w tej ofercie ma być jeszcze mieszkalnictwo, a także ma być forsowanie zakazu używania smartfonów w szkołach, co wydaje się punktem, no może istotnym, ale znacznie mniejszego kalibru niż te pozostałe. No i wreszcie powiedział na koniec swojego wystąpienia Mateusz Morawiecki, że pójdzie na każde zaproszenie, przyjedzie w każde miejsce w Polsce, żeby reklamować tę dobrą sprawę. To ja już, panie premierze, zapraszam do programu Warzecha Kontra, będziemy kierować zaproszenia. Mam nadzieję, że pańska deklaracja jest szczera i rzeczywiście pan z tego zaproszenia skorzysta. Podstawowym problemem Mateusza Morawieckiego jest oczywiście całkowity brak wiarygodności. Jest wręcz banalną sprawą, żeby znaleźć zawsze w przeszłości jakiś dowód na to, że Mateusz Morawiecki mówił lub robił dokładnie coś przeciwnego, niż mówi lub robi w tym momencie. To jest taka no, bardzo prosta zabawa, że aż nawet powiedziałbym, ona jest kopaniem leżącego. Jesteśmy tutaj, proszę Państwa, elitą naszej partii. Idę każdego dnia w ten bój dobra ze złem. Für Deutschland. No i wreszcie na koniec mieliśmy wystąpienie Patryka Jakiego, najbardziej dynamiczne, którego skrót chciałbym teraz Państwu zaprezentować. Jaką misję ma Polska? Jaką misję my dzisiaj tutaj wszyscy mamy? I odpowiedź jest prosta. Proszę Państwa, to jest dokładnie taka misja, jak zawsze przez 1000 lat. Niesienie wolności. Proszę Państwa, rozejrzyjcie się. Na wschodzie trwa wojna. Rosja fizycznie niszczy wszystkie skrawki, fundamenty wolności. I to jest nasze największe zagrożenie. Natomiast na zachodzie powstaje państwo europejskie, jest nowy traktat, który w inny sposób chce uderzyć w wolność. Wolność jako prawo do decydowania o sobie. Więc przyjmowane wszędzie ustawy o tak zwanej mowie nienawiści są kagańcem na wolność słowa. Konserwatyści są prześladowani w mediach, na uczelniach, w instytucjach Unii Europejskiej. Chrześcijaństwo jest niszczone, a w kościołach są robione dyskoteki. Deptane są wszystkie klasyczne europejskie wartości, takie jak wolność słowa, różnorodność myśli, pluralizm polityczny czy wolność gospodarcza. Zachód od lat gospodarczo praktycznie stoi w miejscu, bo uwiodła go marksistowska zielona ideologia. A szczytem zdobyczy tej lewackiej ideologii była uroczystość otwarcia igrzysk w Paryżu. Tusk z całą jego zewnętrzną ekipą to jest po prostu imperium zła, któremu musimy rzucić wyzwanie. W pierwszym punkcie zobowiązujemy się do pracy nad nową konstytucją, która przywróci ład ustrojowy w Polsce. Można się stanąć obok, tak najbardziej z jednej i z drugiej strony tej deklaracji, pokażmy ją. W punkcie drugim asertywnej polityki wobec Unii Europejskiej, a w przypadku wychodzenia poza prawo i traktaty obrony polskiej suwerenności. W punkcie trzecim w przypadku przyjęcia w Unii Europejskiej nowej wersji traktatu proponuję, do organizacji... Proponuję, żebyśmy wszyscy wstali, proszę Państwa, żeby dodać powagi i znaczenia temu aktowi. Od tego zaczynamy. Pan prezes Jarosław Kaczyński i pan Patryk Jaki. W punkcie trzecim zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia w Unii Europejskiej nowej wersji traktatu do organizacji ogólnopolskiego referendum i aktywnej kampanii przeciwko jego wdrożeniu w Polsce. W punkcie czwartym
zobowiązujemy się do kontynuowania programów społecznych. W punkcie 5 zobowiązujemy się do odrzucenia Zielonego Ładu. Punkt 6 zobowiązujemy się do przywrócenia pełnej wolności w Polsce, w szczególności wolności słowa, wolności wyboru samochodu, mieszkania czy źródeł ogrzewania. Punkt 7 to nasze zobowiązanie do obrony złotówki i walki z zakazem używania gotówki. Punkt 8 to zobowiązanie do odrzucenia ideologii gender, obrony tradycyjnych wartości i rodziny. W punkcie 9 zobowiązujemy się do budowy dobrych relacji z USA i suwerenności strategicznej Międzymorza z fundamentalną rolą Polski. I w punkcie 10 zobowiązujemy się do stanowczego rozliczenia ekipy Tuska. Przytrzymam oczywiście. Łącznik. Pierwszy podpis. Bardzo konkretne cele i zobowiązania, 10 konkretnych zobowiązań i podpis prezesa suwerennej Polski. Panie i panowie, dokonało się. Problem polega na tym, że to wystąpienie było właściwie czystą retoryką. Tam w nim treści żadnej specjalnej nie było. Oparte było na dosyć prostym schemacie zwrócenia się przeciwko Niemcom. Było zgrabne retorycznie, było nawet momentami erudycyjne, ale jednocześnie było całkowicie, można powiedzieć, beztreściowe, zwłaszcza biorąc pod uwagę, czego można by oczekiwać po takim właśnie kongresie. I tutaj, gdyby to podsumowywać, to wydarzenie podsumowywać, to trzeba by powiedzieć, że w zasadzie ten kongres był takim gestem Kozakiewicza skierowanym wobec tych wszystkich, którzy mieli nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość wykona w ich kierunku jakiś ukłon. Mówię tutaj o ludziach, którzy do głosowania na PiS się zniechęcili albo po pierwszej kadencji już na PiS nie głosowali w 2019 roku, albo zniechęcili się w roku 2023. Tam mogli zmienić przecież partię, mogli zagłosować na trzecią drogę, mogli zagłosować na Konfederację, ewentualnie być może zostali w ogóle w domu. Może to jest właśnie ta ściana wschodnia, którą Prawo i Sprawiedliwość wini za swoją faktyczną przegraną. Tak czy owak ci ludzie mogli się zastanawiać, czy cokolwiek usłyszą tym razem od polityków PiS na zasadzie może się myliliśmy, może trzeba by wyciągnąć rękę do tych wyborców zniechęconych. Nie, proszę Państwa, absolutnie w żadnym wypadku. Nigdy się nie przyznawaj. I myślę, że skutki takiej postawy dosyć dobrze pokazuje wyliczenie, które zrobił niedawno Marcin Paladę, a które nawet mnie dosyć zaskoczyło. Wyliczenie, ale właśnie nie procentowego poparcia, bo takie sondaże widzimy przez cały czas, ale to, w czym Marcin, mój zresztą gość wielokrotny na kanale, jest dobry, a więc wyliczenie liczby mandatów. No i co się okazuje? Okazuje się, że dzisiaj w stosunku do wyborów z października 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość bardzo poważnie straciło. Mianowicie straciłoby, gdyby wybory były dzisiaj, aż 12 mandatów i zdobyło ich tylko 182. Koalicja Obywatelska z kolei wzbogaciłaby się o 9 mandatów i zdobyłaby ich 166. Najbardziej wzbogaciłaby się Konfederacja o aż 29 mandatów, zdobyłaby ich 47. Trzecia droga straciłaby aż 23 mandaty, co nie jest dziwne, i zmalałaby jej reprezentacja do 42 osób, a Lewica straciłaby 3 i miałaby zaledwie 23 posłów. I tutaj muszę krótko przypomnieć, o czym właściwie mówię, kiedy podkreślam, że Prawo i Sprawiedliwość ma się z czego wycofywać, ma się z czego rozliczać, ma za co przepraszać. Nie będę tych punktów rozwijał. Wymienię je teraz tylko bardzo hasłowo i to są tylko te najważniejsze, czyli COVID, Polski Ład, stosunek do Ukrainy, Zielony Ład, relacje z Unią Europejską, zakres prywatności i inwigilacji, zakres etatyzmu, poziom wolności osobistej. W tych przynajmniej dziedzinach, mówiąc
najogólniej Prawo i Sprawiedliwość naprawdę miałoby co odrabiać. Wydaje się, że faktycznie planem Jarosława Kaczyńskiego jest, żeby nic nie zmieniać, niczego nie robić, tylko czekać na to, aż ta władza sama wróci, ale też jeszcze raz chciałbym podkreślić, na podstawie wywiadu w sieciach, na podstawie tego, co padło na tym kongresie, że gdyby się tak stało, myślę, że byłoby bardzo źle, gdyby się tak stało, że PiS znów przejąłby władzę samodzielną, to mielibyśmy taką jazdę bez trzymanki, że tego już nasze państwo mogłoby po prostu nie wytrzymać. Czy coś tutaj zmienia połączenie z suwerenną Polską? No bo przecież ten kongres był ważny właśnie ze względu na to połączenie, wchłonięcie tak naprawdę suwerennej Polski. Otóż moim zdaniem, jeżeli coś zmienia, to na gorsze. Suwerenna Polska, będąc jednak odrębnym bytem politycznym, miała pewną swobodę w krytykowaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości, czyli pełniła przy PiS funkcję takiej jak gdyby mini konfederacji. I pamiętamy, jak do działań Prawa i Sprawiedliwości, czy to w czasie epidemii, czy w związku z Ukrainą, czy w związku z Zielonym Ładem, odnosili się politycy suwerennej Polski, wcześniej Solidarnej Polski, sam Zbigniew Ziobro, pan Marcin Warchoł w niektórych sprawach, pan Sebastian Kaleta w innych, pan Janusz Kowalski w jeszcze innych. Natomiast wszystkie te głosy krytyki właściwie całkowicie ucichły na mocy wewnętrznego porozumienia wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Mniej więcej może pół roku przed wyborami, może troszkę więcej, i właściwie nigdy potem już się nie pojawiły. A przebieg tego kongresu, sposób, w jaki politycy suwerennej Polski wypowiadają się w mediach, świadczy o tym, że właściwie zostali całkowicie spacyfikowani. Oni będą w tej chwili walczyć wewnątrz PiS-u o własną pozycję, no bo muszą ją, może nie od zera, ale od niskiego poziomu zbudować. Z nimi z kolei będzie walczył Mateusz Morawiecki. Pan Mateusz Morawiecki, który został, że tak powiem, zbalansowany wejściem do Prawa i Sprawiedliwości polityków suwerennej Polski, i pewnie taki właśnie był między innymi plan Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast nie łudźmy się, to nie jest tak, że PiS przesunie się w związku z tą domieszką świeżej krwi, przesunie się w kierunku, powiedzmy, bardziej na prawo, stanie się bardziej naprawdę prawicowy, że przejmie część tego sposobu myślenia, który był charakterystyczny dla suwerennej Polski. Nie, raczej stanie się odwrotnie, to znaczy suwerenna Polska rozpuści się całkowicie w Prawie i Sprawiedliwości. Czyli jeżeli było tak, że właśnie suwerenna Polska jako osobny byt mogła do Zjednoczonej Prawicy przyciągać jakąś tam drobną część elektoratu, być może liczoną nawet w dziesiątych częściach punkta procentowego, ale jednak zawsze, no to teraz moim zdaniem wszyscy ci wyborcy, którzy byli skłonni zagłosować na partię Zbigniewa Ziobro, ale nie byliby skłonni już zagłosować na PiS, oni wszyscy odejdą najprawdopodobniej do Konfederacji. Ja obserwuję też ogromne wzmożenie tej grupy, którą nazywam betonem. Mówię tutaj o wyborcach, o twardych wyborcach PiS. I używam tego słowa oczywiście w pełni świadomie. Dosyć dawno go nie używałem, bo ugruntowało się takie inne złośliwe określenie, pelikany. Napisałem o tym wszystkim zresztą tekst w Salonie 24. Polecam, link umieszczam w opisie filmu. Ale pamiętam doskonale, że było coś takiego jak beton Prawa i Sprawiedliwości. Ten beton był szczególnie aktywny w końcowej fazie rządów, w końcowych latach rządów Platformy Obywatelskiej przed 2015 rokiem. Był sfrustrowany, uważał, że to jest nie jego państwo, i uważał, że każdy, kto krytykuje wtedy Prawo i Sprawiedliwość, jest właściwie zdrajcą. I ja widzę, że ten ton wraca, ten ton biorący się właśnie z tej frustracji, poniekąd zresztą zupełnie zrozumiałej, natomiast to jest ton właśnie taki ściśle plemienny. Albo jesteś z nami, albo jesteś zdrajcą i pracujesz z Tuskiem. A przecież jeżeli my nie zaczniemy myśleć poza tym duopolem, jeżeli nie będziemy odświeżać sobie i innym pamięci politycznej, pokazywać, do jakiego stopnia
dzisiaj politycy PiS, którzy deklarują, że są wielkimi przeciwnikami Zielonego Ładu, że są zwolennikami wolności, że myślą sceptycznie o zbyt mocnym podkładaniu się czy ustępowaniu Ukrainie, jeżeli nie będziemy przypominać, co mówili 2, 3, 6 lat temu, co robili przede wszystkim w tamtym czasie, jeżeli nie będziemy wykazywać im, jakimi są hipokrytami i jak bardzo są niewiarygodni dzisiaj w tych swoich deklaracjach, to nigdy się z tego kręgu, z tego duopolu fatalnego nie wyrwiemy. Po prostu trzeba przestać myśleć na zasadzie takiej, że tylko są albo jedni, albo drudzy, bo takie myślenie właśnie jest najbardziej na rękę panom Tuskowi z jednej strony, Jarosławowi Kaczyńskiemu z drugiej. Jesteśmy tutaj, proszę państwa, elitą naszej partii. Idę każdego dnia w ten bój dobra ze złem. Für Deutschland. Teraz kilka ciekawych spostrzeżeń z raportu Ukryty kryzys władzy panów Sławomira Sierakowskiego i Przemysława Sadury. Link do całości raportu w opisie filmu. To jest dosyć obszerny raport. Ja przedstawię państwu tutaj tylko kilka najciekawszych wniosków, ale on rzeczywiście daje bardzo interesujący obraz obecnej sytuacji politycznej. Po pierwsze, dowiadujemy się, że bardzo spadło zaangażowanie w politykę o takiej 75% frekwencji, jaka była w wyborach w październiku 2023 roku. Można dzisiaj tylko pomarzyć te frekwencje w ewentualnych dzisiejszych wyborach. Raport szacuje na 47-48%, czyli jeden z najniższych wyników, jak piszą autorzy raportu, w historii wyborów parlamentarnych. Czyli widać, że nastąpiło duże zniechęcenie, przy czym najbardziej zmotywowani do głosowania są oczywiście ci, którzy uważają, że dzieje im się najgorzej, czyli ci, którzy są najbardziej sfrustrowani. I w tym też nie ma nic dziwnego, przecież no taka była też przyczyna tej ogromnej mobilizacji w ubiegłym roku. Bo aż 73% wśród tych, dla których PiS jest partią pierwszego wyboru, deklaruje, że poszłoby głosować. I to może oznaczać, że kurs pana Donalda Tuska, ten kurs na dokręcanie śruby, kurs na rozliczenia, paradoksalnie może być dla niego niekorzystny, bo on właśnie sprzyja tej mobilizacji, ale po przeciwnej stronie. Bardzo ciekawa jest kategoria wprowadzona przez autorów raportu wyborców fanatycznych. Oni tak to nazywają, czyli tych, którzy no, czują najgłębsze utożsamienie ze swoją partią. I takich wyborców ogólnie, czyli tych, którzy odpowiadają bardzo się utożsamiam i w większości się utożsamiam z partią, którą wybieram, najwięcej ma Konfederacja, to 62%, Koalicja Obywatelska 56% i Prawo i Sprawiedliwość 55%. Ale uwaga, PiS bije absolutnie na głowę wszystkie partie, jeżeli chodzi o wielkość tej grupy najbardziej zaangażowanej, bo tak jak powiedziałem, te procenty to jest suma bardzo się utożsamiam i w większości się utożsamiam, ale tylko PiS ma tak wielką grupę tych, którzy odpowiadają bardzo się utożsamiam, czyli to jest taki najtwardszy beton, który za swoją partią skoczy w ogień, to jest aż 33%, czyli 1/3 wyborców PiS to są ci, którzy mówią dobre czy złe. Jak Jarosław Kaczyński powie, że białe jest czarne, to ja też powiem, że białe jest czarne. To są ludzie, którzy każde słowo polityków PiS traktują jak prawdę objawioną. Kolejna interesująca teza, która się przewija przez właściwie cały tekst raportu, to duży potencjał wzrostowy Konfederacji. Konfederacja jest według panów Sierakowskiego i Sadury partią, która ma największe szanse na to, żeby jeszcze swój elektorat powiększyć, żeby przejmować wyborców z Trzeciej Drogi i z Prawa i Sprawiedliwości. Oni uważają, że sufit poparcia dla Konfederacji jest mniej więcej na poziomie nawet 20% i co bardzo ważne, twierdzą, że ci wyborcy to nie są już wyborcy chwilowi.
tacy, jacy byli przed wyborami w październiku ubiegłego roku, bo tamci to byli wyborcy zafascynowani, i myślę, że to jest trafna diagnoza, wyborcy zafascynowani zdaniem Sierakowskiego i Sadury przede wszystkim przekazem wolnorynkowym, obietnicami obniżenia podatków, i oni przypłynęli, potem popatrzyli sobie, jaka jest Konfederacja, coś ich tam zniechęciło, odpłynęli. Natomiast ci wyborcy, którzy dzisiaj do Konfederacji trafiają, do tej puli Konfederacji trafiają, to zdaniem panów Sierakowskiego i Sadury są już ludzie, którzy raczej przy tej partii zostaną. Inna bardzo ciekawa rzecz dotycząca Konfederacji, pojawiająca się w tym raporcie, to bardzo mocne karty Krzysztofa Bosaka. Krzysztof Bosak w badaniach fokusowych, bo raport składa się z dwóch rodzajów badań, sondażowe i fokusowe, czyli takie pogłębione wywiady robione z małymi grupami ludzi w kilku miejscach w kraju. Wynika z tego, że Krzysztof Bosak cieszy się szacunkiem i ma dobrą opinię nawet u wyborców innych partii, nawet tych z kompletnie przeciwnej strony, czyli jest to polityk o bardzo dużym potencjale, o ile oczywiście tego w jakiś sposób nie zmarnuje. Okazuje się, kolejna ciekawa sprawa, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej wcale nie są tacy postępowi, jakby się wydawało, to znaczy oni chcą w przyszłości Polski, można powiedzieć, trochę tęczowej, bo tam się pojawiają te typowe postępackie postulaty w ich opowieściach o tej Polsce marzeń, ale też pojawia się stwierdzenie, no być może dla niektórych szokujące, że oni chcieliby, żeby nie było tu za bardzo Ukraińców, żeby nie było tu za dużo imigrantów i żeby nadal było bezpiecznie. No, trudno się dziwić, że w tej sytuacji Donald Tusk, zwłaszcza na zaledwie 8 miesięcy przed wyborami prezydenckimi, no jednak próbuje wyjść naprzeciw tym właśnie nastrojom. Największe zniechęcenie, czyli przepływ do grupy niegłosujących, deklarujących, że nie pójdą głosować, odnotowuje Koalicja Obywatelska, co znów nie jest żadnym zaskoczeniem. PiS w ten sposób traci natomiast około 1/4 wyborców, 6% przechodzi, aż 6% przechodzi do Konfederacji. Natomiast trzecia droga w zasadzie wyborców w ogóle nie zyskuje, ale za to bardzo wielu traci. Nawet pojawia się takie określenie w pewnym miejscu tego raportu, że okazało się, że trzecia droga jest partią sezonową, no co może znaczyć, że panowie Sierakowski i Sadura uznają, że po prostu w kolejnych wyborach parlamentarnych trzeciej drogi już nie będzie jako takiej. 59% wyborców PiS, kolejne ciekawe spostrzeżenie, mogłoby w drugim wyborze zagłosować na Konfederację i prawie tyle samo, 57% mogłoby wyborców Konfederacji z kolei w drugim wyborze zagłosować na PiS. Bardzo ciekawe badanie dotyczyło tego, jakie są motywacje głosowania na daną partię. Widzą Państwo w tej chwili wykres, który o tym właśnie mówi. I okazuje się, że aż 33% elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, czyli aż 1/3, to jest elektorat tak zwany transakcyjny, czyli ten, który głosuje dlatego, że ta partia coś mu dała, na ogół tutaj chodzi o jakieś korzyści finansowe, a nie dlatego, że się tam z nim jakoś bardzo głęboko utożsamia czy zgadza. No, to jest moim zdaniem bardzo ważna konkluzja, czy ważne spostrzeżenie, które nie zostało dostatecznie przeanalizowane w tym raporcie, bo to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość wychowało sobie, jeśli można tak powiedzieć, ogromną grupę ludzi uzależnionych w pewien sposób od właśnie Prawa i Sprawiedliwości, od tego, czy oni rządzą, bo tu mówimy również na przykład o urzędnikach różnego rodzaju, ale mówimy też o osobach uzależnionych od różnego rodzaju świadczeń socjalnych. Więc to jest bardzo zła konkluzja, ale to też nie jest w żaden sposób zaskakujące. W tym samym badaniu, w tym samym zestawieniu widzimy, że aż 67% wyborców trzeciej drogi zagłosowało na nią, no, na takiej zasadzie, że na bezrybiu i rak ryba, że to jest najmniej zły ze złych wyborów, bez przekonania kompletnie, i to są wyborcy, zdaniem autorów raportu, którzy dosyć łatwo mogą odpłynąć.
I to jest też podstawa do tego, żeby nie wieszczyć zbyt świetlanej przyszłości trzeciej drodze. 51% ogółu badanych w bardzo małym albo dość małym stopniu utożsamia się z rządem i takich osób najwięcej jest oczywiście wśród wyborców Konfederacji i PiS. W Konfederacji to jest 64% tych, którzy się bardzo nie utożsamiają i 21% tych, którzy się raczej nie utożsamiają, czyli razem mamy 85%, ale przebija to statystyka wyborców PiS. 79% aż nie utożsamia się bardzo i 11% raczej się nie utożsamia, czyli w sumie aż 90%. I to jest ważne też dlatego, że 90% wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie uznaje w pewien sposób Polski rządzonej przez Platformę Obywatelską nie jako ojczyzna, tylko jako państwo, któremu kształt nadaje Platforma Obywatelska, uważa, że to nie jest ich państwo. Stąd się biorą frustracja, stąd się bierze agresja, stąd się bierze dążenie do polaryzacji. Średnia ocena rządu w szkolnej skali, czyli takiej od 1 do 6, jest rzeczywiście niska, zaledwie 2,7. Oczywiście to jest średnia wyciągnięta z różnych grup respondentów. Bardzo nisko, na 1,6 oceniają ten rząd wyborcy PiS i Konfederacji, ale co ciekawe, wyborcy Trzeciej Drogi i Lewicy też nisko, bo tylko trochę ponad obie grupy, tylko trochę ponad 3, czyli trochę powyżej dostatecznego, i jedynie wyborcy Koalicji Obywatelskiej, co nie jest zaskakujące, oceniają na trochę powyżej 4. Ciekawy, chociaż raczej zabawny, ja to traktuję w kategoriach pewnej zabawy socjologicznej, jest taki ranking polityków, którzy mieliby trafić zdaniem respondentów do więzienia. Tu Państwo widzą ten wykres. On jest o tyle ciekawy, ten ranking, że tak jak w kilku innych miejscach tego raportu, nie przedstawiano respondentom gotowej listy z nazwiskami, tylko proszono ich, żeby spontanicznie wymienili, kto by miał do tego więzienia trafić. No i tu na pierwszym miejscu załapał się pan Mateusz Morawiecki, serdeczne gratulacje. Na tej samej zasadzie robiony był sondaż, robione było badanie z pytaniem, kto uważasz, że powinien zostać następnym prezydentem. No i tutaj wyskoczył na pierwsze miejsce, jak widać bardzo mocno, pan Rafał Trzaskowski, ale w moim odczuciu to nie jest raczej sprawdzian realnych preferencji wyborczych w wyborach prezydenckich, to bardziej jest sprawdzian tego, kto jest popularny, kto jest rozpoznawalny. Podsumowując wnioski z tego raportu, po pierwsze, mobilizacja wyborcza bardzo spadła i problem z tą mobilizacją przede wszystkim ma strona rządząca. Bardzo zmobilizowany jest twardy elektorat PiS, ale PiS nie powiększa zasobu swojego elektoratu. Czyli można powiedzieć, że ta grupa w zdecydowanej większości poszłaby głosować, ale to nie jest grupa tak duża, jak ta, która kiedyś dawała Prawu i Sprawiedliwości zwycięstwo. Bardzo dobre perspektywy przed Konfederacją, bardzo duży potencjał osobisty u Krzysztofa Bosaka. Trzecia Droga jako sojusz ma małe szanse na przetrwanie. Tutaj mowa jest o tym, że bardzo rozjeżdżają się spojrzenia na rzeczywistość wyborców Polski 2050 z jednej strony, a Polskiego Stronnictwa Ludowego z drugiej. No i to właściwie tyle. Zachęcam Państwa do przynajmniej przejrzenia w całości tego raportu. Rzadko kiedy zdarzają się takie pogłębione raporty diagnozujące sytuację polityczną w Polsce, więc niezależnie od tego, kto go przygotował, proszę się nie zrażać nazwiskami autorów, naprawdę warto spojrzeć. Jesteśmy tutaj, proszę Państwa, elitą naszej partii. Idę każdego dnia w ten bój dobra ze złem. Für Deutschland. A teraz już przechodzę do części kulturalnej i turystycznej, w której też mam Państwu naprawdę dużo do opowiedzenia, bo chociaż byłem na Podkarpaciu, a dokładnie na Roztoczu tylko przez 4 dni, od czwartku do poniedziałku, w poniedziałek już wyjechałem, a w czwartek wieczorem przyjechałem, to jednak był to bardzo ciekawy, interesujący wyjazd i najpierw chciałbym powiedzieć o festiwalu Rezonanse Fundacji
Incanto i przede wszystkim chciałbym podziękować ludziom związanym z fundacją, a więc przede wszystkim Marcie i Łukaszowi Serwińskim, bez których w ogóle to wszystko by się nie odbywało, nie byłoby ani Musica Divina, ani książek Rogera Scrutona o muzyce, ani festiwalu Rezonanse, który ma absolutnie niepowtarzalny charakter i atmosferę bardzo kameralną. No proszę sobie tylko wyobrazić, że jadą Państwo, tak jak mnie się to zdarzało, 50 kilometrów w nocy wąskimi drogami właśnie gdzieś na Podkarpaciu po to, żeby dojechać do zagubionej gdzieś w ciemności cerkwi i tam przez godzinę czy półtorej godziny słuchać przepięknej muzyki sakralnej, muzyki dawnej. No to jest coś, czego się też w dużym mieście nie przeżyje, jeżeli taki festiwal się odbywa w dużym mieście. Oczywiście ten drugi festiwal, czyli Musica Divina, również ma swoją niepowtarzalną atmosferę. Odbywa się w Krakowie. A więc Marto, Łukaszu, bardzo Wam dziękuję. Pozdrawiam również i dziękuję Justynie Stolarskiej, bez której to wszystko by się nie odbywało, także wszystkim wolontariuszom. No i tutaj muszę jeszcze parę osób wymienić, które też zawsze przy wydarzeniach Fundacji Incanto jakąś ważną rolę odgrywają. To jest Ada Bystrzycka, absolutna mistrzyni, artystka oświetlenia, bo oświetlenie w trakcie koncertów jest też bardzo ważne. To jest Piotr Łysakowski. Piotrze, serdecznie Cię pozdrawiam. Znakomity fotograf, którego zdjęcia pozwalam sobie też Państwu tutaj pokazać. Wymieszane trochę z moimi, bo ja tam też jakieś zdjęcia w trakcie koncertów robiłem, no ale Piotr tutaj jest oficjalnym fotografem Fundacji Incanto, można powiedzieć, fotografuje festiwale od lat i robi to po prostu znakomicie. Jest jeszcze Paulina Krajewska, której prace po raz kolejny znakomite, no można powiedzieć ikony, ale takie bardzo nowoczesne, towarzyszyły festiwalowi, towarzyszyła mu wystawa tych ikon, które ja miałem okazję zobaczyć w cerkwi, czy właściwie w takim budynku pocerkiewnym już późno w nocy przy świetle świeczek. Wspaniale to też fotografował Piotr Łysakowski, także ja tam kilka, mam nadzieję, dobrych zdjęć zrobiłem. No i wreszcie nie może się obyć bez podziękowań w tym wypadku dla Muzeum Kresów w Lubaczowie, o którym za chwilę będę Państwu opowiadał, dla pana dyrektora Piotra Zubowskiego, dzięki któremu też ten festiwal tegoroczny doszedł do skutku. Bardzo trudno powiedzieć, który koncert w czasie takiego festiwalu, było 5 koncertów, 2 w piątek, 1 w sobotę i 2 w niedzielę, który koncert był najlepszy. Ja się w ogóle nie pokuszę nawet o taką ocenę. Mogę tylko powiedzieć, które 2 koncerty chyba najmocniej jakoś emocjonalnie mnie poruszyły. Na pewno to był drugi koncert piątkowy, koncert Niespodzianka, koncert, w którym zagrali muzycy z zespołu Lina Musicu, odkrycia Fundacji Incanto, zespołu estońskiego, który również chyba 2 lata temu był na festiwalu Musica Divina. Ja słuchałem wtedy ich absolutnie zafascynowany. Taivo Niitvegi to jest lider tego zespołu, który od dekad już odkrywa, od lat 80. odkrywa ludową muzykę estońską, jednocześnie sam komponuje to. To jest muzyka, którą właściwie trudno nawet zdefiniować. Muszą Państwo kupić płytę w sklepie Fundacji Incanto. Jest płyta sprzed chyba zaledwie 2 lat zespołu Lina Musicut, Nutulaulut się nazywa, i właśnie w trakcie tego pierwszego koncertu było takie połączenie, byli muzycy z Lina Musicut, którzy grali z towarzyszeniem Anny Lizy Eller, czyli estońskiej kanelistki, która gra na kanelu. To jest estoński ludowy, tradycyjny instrument, który brzmi przepięknie. No to jest trochę tak jak połączenie harfy i psauterium, bardzo
trudno ten dźwięk określić. To był pierwszy koncert, który rzeczywiście miał tę niesamowitą atmosferę, a drugi taki koncert, który bardzo mnie poruszył, to był zamykający koncert festiwalu, koncert zespołu Lina Musicut, już wtedy właśnie jako Lina Musicut, zresztą muzycy też, jak Państwo widzą, w strojach ludowych, strojach estońskich, bardzo poruszający koncert, taki poetycki, kontemplacyjny. Powstaje też film dokumentalny, trochę poetycki, czyli to nie jest taki klasyczny dokument, troszeczkę może fabularyzowany, o Taiwo Nitwegim i o idei, która legła u podstaw stworzenia Lina Musicut. Zdjęcia do tego filmu odbywały się również w trakcie festiwalu Rezonanse. Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć Fundację Incanto, która cały czas powiększa tę pulę osób wspierających i chciałaby ostatecznie, żeby festiwale odbywały się przynajmniej w większości za prywatne pieniądze, za pieniądze wspierających, to mogą Państwo to zrobić na stronach Fundacji Incanto. Mogą Państwo również wesprzeć docelowo któryś z dwóch festiwali, Festiwal Musica Divina lub Festiwal Rezonanse, a ja też mam nadzieję, że zobaczę się z niektórymi z moich widzów w sierpniu przyszłego roku w Krakowie na Festiwalu Musica Divina, bo oczywiście czas już sobie rezerwuję. No i rzecz jasna, jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy z mojego polecenia pojawili się na Festiwalu Rezonanse i również bardzo ciepło pozdrawiam te osoby, z którymi się tam spotykam już od lat, bo są tacy, których tam widuję od samego początku, a były to już czwarte rezonanse. Teraz muszę Państwu opowiedzieć trochę o niezwykle interesujących miejscach na Roztoczu, które odwiedziłem, przede wszystkim podkreślając, że miałem ogromne szczęście, bo dokądkolwiek trafiałem, tam oprowadzali mnie bardzo kompetentni, bardzo zaangażowani ludzie z ogromną wiedzą i bardzo przyjemnie było mieć takich gospodarzy w tych miejscach. A zatem najpierw Muzeum w Jarosławiu, które mieści się w kamienicy Orsettich. Ta kamienica nosi nazwę od rodu włoskiego, kiedy to stała się za sprawą Wilhelma Orsettiego, włoskiego bankiera z Lucki, który przeprowadził się do Krakowa, kupił ją w XVII wieku, stała się wtedy własnością właśnie rodu Orsettich. Zresztą to była taka cezura w dziejach tego przepięknego renesansowego budynku, ponieważ wcześniej trawiły go kilkakrotnie pożary, a już właśnie po zakupie przez Orsettiego ta kamienica już się nie paliła, dlatego ona dzisiaj wygląda tak, jak właśnie po ostatnich przebudowach w wieku XVII. Jest to rzeczywiście wyjątkowo atrakcyjny, wyjątkowo interesujący i spektakularny renesansowy budynek mieszczański. W środku znajdziemy zbiór lokalnie gromadzonego, czyli pochodzącego z regionu, wyposażenia. To są często bardzo oryginalne, piękne meble, na przykład taki stół z chyba fajansowymi kwaterami na blacie, również noga tego stołu to są fajansowe malowane figurki. Są tam również przepiękne XVII-wieczne sepeciki w sali wielkiej, którą bardzo polecam, bo tam zachowała się oryginalna posadzka, a także oryginalny belkowany strop. Właśnie w tej sali stoi również szczególnie cenna XV-wieczna figura Madonny Apokaliptycznej. Na ścianach zobaczymy całkiem sporo interesujących i chyba dosyć cennych nawet XVII-wiecznych obrazów, również ze szkoły flamandzkiej. Jest w tym muzeum duży zbiór zegarów, które są porozstawiane po różnych miejscach. No jest to taka próba odtworzenia trochę tego, jaka była atmosfera podkarpackiego, dosyć bogatego domu mieszczańskiego, począwszy od wieku, powiedzmy, XVIII, może końcówki XVII, aż do właściwie początku XX wieku. Przechodzimy przez te sale i tam one, poszczególne z nich, są inaczej wyposażone w nawiązaniu do różnych epok.
Atmosfera tego muzeum jest trochę taka, jakby mieszkańcy tej kamienicy dopiero co wyszli. Bardzo trzeba docenić to, że nie ma tam barierek, nie ma tam linek, nic nie jest odgrodzone. Chodzimy po prostu pomiędzy meblami i to jest celowy zamysł szefostwa tego muzeum, żeby właśnie taką atmosferę stworzyć, żeby takie wrażenia u zwiedzających wywołać. Oddziałem muzeum w Jarosławiu jest Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu. To jest prawdziwa perełka. Tutaj pozdrawiam bardzo serdecznie panią Katarzynę Szarek, która mnie po tym muzeum znakomicie oprowadzała i opowiedziała niesamowicie wiele ciekawych szczegółów. To jest rodowa siedziba, jedna z rodowych siedzib rodu Dzieduszyckich, która została przekazana na mocy decyzji Stowarzyszenia Rodowego Dzieduszyckich. Przy zachowaniu pewnych warunków została przekazana jako muzeum polskiemu państwu. Okazało się zresztą, że mój kolega Mateusz Dzieduszycki, którego też pozdrawiam bardzo serdecznie, jest szefem tego Związku Rodowego Dzieduszyckich właśnie, więc tam Dzieduszyccy cały czas w tym Zarzeczu różne inicjatywy rozpoczynają. To muzeum dzięki temu żyje. Natomiast historia tego pałacu jest niesamowicie interesująca i właściwie mógłbym tutaj cały program poświęcić na opowiadanie o nim, zwłaszcza, że jestem w trakcie lektury takiej, proszę Państwa, bardzo interesującej książki, którą Państwu polecam, mogą ją Państwo kupić tam właśnie w muzeum w Jarosławiu, a także w Zarzeczu. Magdalena Morska, Szkice do portretu pani na Zarzeczu, Krystyny Kieferling. Dlaczego Magdalena Morska? No bo właśnie to jest osoba, dzięki której powstał pałac w Zarzeczu. Ten pałac w Zarzeczu był budowany w latach 1807-1810 i z inicjatywy i na podstawie wytycznych Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej, która żyła w latach 1762-1847, wyszła za mąż za swojego bezpośredniego kuzyna Ignacego Morskiego. Oni na początku XIX wieku stracili dziecko, potem już pani Magdalena mieć dzieci nie mogła, ale mimo to, chociaż to chyba właśnie chęć powiększenia rodziny była pierwotną motywacją do wybudowania czy przemyślenia w ogóle koncepcji wybudowania takiej siedziby, no to nawet po tej stracie dziecka postanowili kontynuować budowę i pałac powstał. Jego architektem był bardzo znany neoklasycystyczny architekt Piotr Aigner, który stworzył bardzo oryginalny budynek z charakterystyczną rotundą, gdzie na dole mieści się sala balowa, na górze mieści się przepiękny salonik. Cechą charakterystyczną wnętrz, nad projektem których również pracowała pani Magdalena Morska, byli znani z produkcji, z projektowania znakomitych stiuków Baumanowie, Fryderyk i Wirgiliusz Baumanowie. Małżeństwo Morskich nie było szczęśliwe. Pan Ignacy miał kochankę, panią Czosnowską, i gdy zachorował, był bliski śmierci w roku 1816, jeżeli dobrze pamiętam, leżał w szpitalu we Lwowie i wtedy Magdalena Morska, obawiając się tego, co jest w testamencie jej męża Ignacego, pojechała do niego, żeby namówić go, żeby to jednak jej zapisał większość tych dóbr. No i tutaj, proszę Państwa, doszło do jednej z najciekawszych historii związanych właśnie z Zarzeczem. Pozwolą Państwo, że ja przeczytam to po prostu z tej książki o pani Magdalenie Morskiej. A mianowicie czytamy tutaj tak. W czasie tego pobytu
we Lwowie doszło do ostatecznego porozumienia z Ignacym w sprawie dziedziczenia dóbr. Niemała w tym była zapewne zasługa nadwornego lekarza morskiego, doktora Reinolda, który na prośbę pani Szambelanowej miał przekonać i przekonał Ignacego do zapisania majątku żonie. I tak na mocy testamentu z 8 kwietnia 1818 roku oraz potwierdzonego zapisu dożywocia między małżonkami Magdalena stała się właścicielką wszystkich dóbr Ignacego z wyjątkiem klucza Zawieprzyckiego. Miała go tylko w dożywociu i łąki, która przeszła na własność Zofii Czosnowskiej, czyli kochanka otrzymała jednak miejscowość, otrzymała dobra w łące. Pan Ignacy, można powiedzieć, zachował się porządnie. I dalej. Ignacy Morski zmarł 23 września 1819 roku. Po śmierci Ignacego dr Reinold przebywał w Zarzeczu, mając nadzieję na jakąś rekompensatę finansową za oddane usługi w sprawie testamentu Ignacego. Ponieważ pani Szambelanowa nie poczuwała się do niczego, wtedy, według Ksawerego Preka, zdenerwowany Reinold napadł na nią, domagając się pieniędzy, a gdy mu odmówiła, zaczął ją dusić. Służbie udało się wyrzucić z pałacu natręta, który wprawdzie opuścił Zarzecze, ale groził hrabinie, że pozbawi ją życia. Proszę sobie teraz wyobrazić, o jakie pieniądze tu chodziło i na jaką nagrodę dr Reinold musiał mieć nadzieję, skoro posunął się do takich działań. I tu ciekawostka, linkuję Państwu w opisie filmu Przedstawienie plenerowe, film z przedstawienia plenerowego z roku chyba 2019, o właśnie losach pani na Zarzeczu, w którym to filmie jest również ta scena właśnie duszenia hrabiny przez doktora Reinolda. Wewnątrz pałac w dużej mierze jest wyposażony w takie sprzęty, które tam stały od właściwie jego początków, czyli w oryginalne, bo szczęśliwie tak się zdarzyło, że po wojnie pałac nie został zrujnowany, nie został zdemolowany. Tam wprowadziła się szkoła rolnicza, która na szczęście też nie oznaczała demolki pałacu, bo czasem bywało w takich budowlach tak, że nawet jeżeli tam jakaś placówka edukacyjna się zainstalowała, no to niestety często te zabytkowe przestrzenie były dramatycznie niszczone albo dostosowywane do potrzeb edukacyjnych i z nieodwracalnymi skutkami. Natomiast tam tak się nie stało, a wyposażenie pałacu też szczęśliwie trafiło na kilkadziesiąt lat do magazynów muzeum w Jarosławiu. Dzięki czemu po prostu przetrwało i dzisiaj to, co tam możemy oglądać, to są w ogromnej części właśnie oryginalne sprzęty, które w tym pałacu stały. Gdyby dzisiaj żyła pani Magdalena Morska, to prawdopodobnie byłaby renomowaną projektantką wnętrz, być może byłaby redaktorką jakiegoś znakomitego, ekskluzywnego magazynu o modzie lub właśnie projektowaniu, może jakiegoś portalu, bo była to osoba o ogromnym talencie w tę właśnie stronę. To ona wymyśliła nie tylko, jak mają co do najdrobniejszego detalu wyglądać wnętrza jej pałacu i zrobiła to z ogromnym smakiem, ale również projektowała otoczenie, czyli wkładała bardzo dużo pracy w ogrody, które otaczały pałac, ale także w to, żeby upiększyć, żeby zmienić własne dobra. Dużo podróżowała. Po jednej z takich długich podróży, w trakcie których odwiedziła Holandię, próbowała przenieść na polski grunt i zainstalować w należących do niej wsiach holenderskie budownictwo wiejskie, bo nim była zafascynowana. To była rzeczywiście osoba niezwykła i kobieta o wybitnej osobowości, która również organizowała życie towarzyskie w regionie, organizowała bardzo regularnie bale, spotkania towarzyskie. To się skończyło w dużej mierze po powstaniu listopadowym, to po prostu wszyscy tak się wtedy po powstaniu listopadowym zachowywali, te huczne zabawy raczej ustały, no ale nie ustało też życie towarzyskie, bo życie towarzyskie na takim trochę wyciszonym poziomie trwało.
Mógłbym długo o pani Morskiej opowiadać pod wpływem lektury tej książki, bardzo interesująca postać, no ale pałac był potem już też siedzibą rodową Dzieduszyckich. To możemy zobaczyć choćby na podstawie portretów, potem fotografii różnych interesujących, znanych osób z tego rodu, które tam znajdziemy. Są też zdjęcia, które pokazują pobyt w czasie okupacji księdza, wówczas jeszcze tylko księdza Stefana Wyszyńskiego, a także absolutny unikat, czyli 4-minutowy film. Link umieszczam w opisie filmu, bo ten film jest do obejrzenia na facebookowym profilu Muzeum Dzieduszyckich. 4-minutowy film ze ślubu z roku 1936 Anny z Dzieduszyckich z Kazimierzem Szeptyckim. I teraz uwaga, najciekawsza rzecz. Kto ten film nakręcił? To jest prawdziwa sensacja i dla mnie też była. Otóż ten film naprawdę dobrze nakręcony zrobił Stefan Świeżawski, późniejszy profesor, wybitny historyk filozofii. W momencie, kiedy państwo młodzi brali ślub, Stefan Świeżawski miał 29 lat. Był gościem na tym ślubie i zresztą w jednej ze scen się pojawia. Widocznie wtedy kamerę musiał przejąć ktoś inny i nakręcił moment, kiedy Stefan Świeżawski, chciałem powiedzieć profesor Świeżawski, ale to profesorem został później, kiedy Stefan Świeżawski składa gratulacje państwu młodym. Jako dodatkowy bonus polecam też wystawę fotografii Klementyny z Dzieduszyckich Szembekowej. Tutaj jest folder tej wystawy. Wystawa nazywa się Reportażystka. To jest rzeczywiście kompletnie unikatowa sprawa. To znaczy jest to część z około 300 klisz, które zostały absolutnym przypadkiem odnalezione i należą do zbioru Stefana Okołowicza. To są zdjęcia z końcówki XIX lub samego początku XX wieku, robione właśnie przez Klementynę z Dzieduszyckich Szembekową, czyli arystokratka, która robiła zdjęcia zwykłym ludziom w zwykłych sytuacjach, przede wszystkim na Podhalu. I na tych zdjęciach możemy znaleźć żebraka pod kościołem, ale ona znała go z nazwiska, bo wszystkie klisze podpisywała i dokładnie tam jest wyjaśnione, kto na tym zdjęciu jest. Możemy też zobaczyć idącego Klimka Bachledę, a nawet możemy zobaczyć powożącego wozem brata Alberta, świętego brata Alberta, czyli Adama Chmielowskiego, bo jego również Klementyna Szembekowa utrwaliła na fotografii. No jest to absolutnie unikatowy, wyjątkowy zbiór. Jeżeli będą państwo w okolicy, to bardzo namawiam, póki ta wystawa, jest to wystawa czasowa, póki ona jeszcze jest. I w ogóle namawiam do odwiedzenia Zarzecza Muzeum Dzieduszyckich. Jest to niesamowicie interesujące miejsce. W zasadzie w Polsce mam wrażenie kompletnie nieznane, a jest to po prostu kawał historii Galicji, więc bardzo warto. Będąc w tamtej okolicy, nie mogłem sobie darować miejsca bardzo ważnego. Nie mogłem nie pojechać do Markowej. No to w zasadzie są przedmieścia Łańcuta. I tam odwiedzić Muzeum Polaków Ratujących Żydów, czyli jak to się popularnie mówi, Muzeum Ulmów. Nie muszę chyba sprawy przedstawiać, nie muszę chyba mówić, kim byli Ulmowie, co to była za rodzina. Właściwie dopiero co odbyła się beatyfikacja całej rodziny, łącznie z dzieckiem nienarodzonym. Przypomnę tylko, że mówimy o wydarzeniach z marca 1944 roku, o sytuacji, kiedy niemiecka żandarmeria z Łańcuta dokonała mordu na całej rodzinie Ulmów oraz na Żydach, których Ulmowie u siebie przechowywali. Tam odbyło się to po donosie najprawdopodobniej Włodzimierza Lesia, polskiego granatowego policjanta, na którym zresztą państwo podziemne wykonało jeszcze w 1944 roku, chyba we wrześniu, jeśli dobrze pamiętam, wyrok. Oddziałem dowodził Eilert Dieken,
dowódca żandarmerii z Łańcuta, a wyjątkowo aktywny w czasie tego mordu był, no można powiedzieć, zawodowy sadysta i postać wyjątkowo odrażająca, czyli Czech, który uważał się za Niemca, Józef Kokot. Był żandarmem właśnie w Łańcucie. Więc to muzeum no, ma pokazywać historię Polaków, którzy ratowali Żydów. Ja muszę powiedzieć, że wyszedłem z niego z jakimś takim niedosytem. Mam wrażenie, że tam czegoś brakuje, że ta narracja, bo to jest oczywiście muzeum przede wszystkim oparte na opowieściach, na multimediach, na opisach, no bo trudno właściwie zgromadzić tam jakieś obiekty, chociaż trochę tego jest, to są takie, no można powiedzieć, wyjątkowo cenne rzeczy, na przykład część księgozbioru Ulmów, zeszyt najstarszej córki Ulmów, czy taki warsztat stolarski, aparaty fotograficzne Józefa Ulmy, więc troszeczkę tego jest, ale przede wszystkim to jest opowieść. I w tej opowieści są interesujące wątki, ale one, mam wrażenie, że właśnie są tak jakby poszarpane. Niektóre z nich też nie są za bardzo wyjaśnione. No, na przykład trafiłem na ekran multimedialny, który pokazuje naprawdę bardzo ciekawe fragmenty dzienniczka Basi Rosenberg. To była mieszkająca w Przeworsku 15-letnia Żydówka, która w przejmujący sposób opisuje przeżycia z początku wojny, tam koło chyba 20 września kończą się te notatki. No, możemy tylko się domyślać, co się potem z nią i z jej rodziną stało. Ona zresztą zaczęła te notatki prowadzić jeszcze w roku 1938 i w zasadzie tam nic o niej więcej nie ma. To są tylko jakieś fragmenciki właśnie z września 1939 roku. Trzeba samemu znaleźć informację, kim ona była, że te pamiętniki zostały wydane w formie książkowej. No, nic więcej się z tej stacji multimedialnej nie dowiadujemy. Mamy też jakoś tam opisane stosunki społeczne pomiędzy Polakami a Żydami przed II wojną światową, które mają dosyć duże znaczenie, jeżeli chcemy zrozumieć, jakie były reakcje części Polaków na to, co się wydarzyło po 1939 roku. I to też jak gdyby nie jest specjalnie pogłębione, podobnie jak nie jest moim zdaniem wystarczająco dobrze wyjaśniony wątek donosów, które trafiały do niemieckich służb ze strony Polaków. One nie dotyczyły tylko tego, że ktoś ukrywał Żydów, chociaż oczywiście takie również się zdarzały, ale dotyczyły czasem na przykład tego, że sąsiad jest zdaniem tego donoszącego, donosiciela, jest podejrzany politycznie. Tutaj jednak warto byłoby opisać skalę tego zjawiska, warto by było wspomnieć o tym, że umieszczeni w Poczcie Polskiej współpracownicy Związku Walki Zbrojnej, potem Armii Krajowej, przechwytywali te listy, uniemożliwiali to, żeby one dotarły do adresatów. No, jakby brakuje tam kontekstu, to jest wszystko poszatkowane, za mało obszerne, to muzeum zresztą nie jest zbyt duże. I powiedziałbym, że jeżeli ktoś zna te sprawy, jeżeli ktoś się tym interesuje, jeżeli ktoś wie, na czym polegała i skąd się wzięła tragedia rodziny Ulmów, to właściwie może sobie to muzeum darować, bo nie dowie się z niego niczego więcej, niż może się dowiedzieć z książek albo z internetu. Jeżeli natomiast ktoś ma znajomego z zagranicy, który przyjeżdża do Polski, nic nie wie o tym, co Polacy robili dla ratowania Żydów, to tak, to tego kogoś do tego muzeum warto zabrać. Wszystkie opisy w muzeum są po polsku, oczywiście po angielsku i po hebrajsku, a zatem no, w tych językach, które dla odbioru tego konkretnego muzeum są ważne. Ja mogę jeszcze powiedzieć, że takim no, dla mnie szczególnie interesującym, ale też poruszającym wątkiem, który tam znalazłem i bym Państwu polecał, żeby się temu przyjrzeć, jeżeli do tego muzeum Państwo trafią, są repliki, czy no bo to nie są oryginały, plakatów z obwieszczeniami różnego rodzaju umieszczanymi przez niemieckie władze. I to nie są te najbardziej znane obwieszczenia o tym, kto tam został rozstrzelany, ale na przykład takie ogłoszenie, które mówi, że
obowiązkowo należy oszczędzać prąd poprzez wykręcenie wszystkich żarówek poza niezbędnymi z różnego rodzaju żyrandoli, oświetlenia i tak dalej, a jeśli nie, to będzie gigantyczna kara finansowa, plus mogą zostać te urządzenia elektryczne skonfiskowane. Czy te ogłoszenia, obwieszczenia niemieckich władz okupacyjnych mówiące o tych takich najbardziej podstawowych sprawach, tam na przykład zakaz korzystania bez zezwolenia z kamieni młyńskich, czyli chodzi o samodzielne wyrabianie mąki. To są rzeczy, które tak naprawdę pokazują nam, co się w okupowanej Polsce działo. Wspominałem o tym, że pierwszy koncert festiwalu Rezonanse tegorocznego odbywał się w cerkwi w Radrużu. Ta cerkiew w Radrużu jest pod opieką Muzeum Kresów w Lubaczowie, jest częścią, jest oddziałem tego muzeum. Polecam Państwu taki piękny album o tej cerkwi. Cerkiew w przestrzeni pogranicza Radruż. Nie tylko są tutaj wspaniałe zdjęcia, ale jest również opisana historia tej cerkwi, a nie jest to byle jaka cerkiew, proszę Państwa, bo ona pochodzi i potwierdzają to, jak się okazuje, badania dendrochronologiczne z 1583 roku. W ten sposób jest to najstarsza drewniana cerkiew na terytorium dzisiejszej Polski. Wyjątkowo piękna budowla, ale też z cechami obronnymi. I te cechy obronne wielokrotnie w historii się przydawały. Tutaj trzeba opowiedzieć chyba najsłynniejszą związaną z tą cerkwią historię o bramce. Jeżeli chodzimy dookoła cerkwi, to zobaczymy, że tam są kamienie nagrobne. Dwa groby są usytuowane bezpośrednio, w bezpośredniej bliskości sobót, czyli takiej otaczającej cerkiew galerii, która nazywana jest sobotami, dlatego że tam wierni w sobotę już przyjeżdżali na nabożeństwo, które miało się rozpocząć w niedzielę, i właśnie pod dachem tej galerii mogli się schronić, stąd nazwa soboty. I tuż przy tych sobotach są kamienie nagrobne, po których wierni, jeżeli wchodzili do tych sobot, to mieli deptać, no to taka forma upokorzenia pośmiertnego, ale w trochę innym miejscu od wschodniej strony cerkwi jest kamień nagrobny Katarzyny Dubniewiczowej. Kim była Katarzyna Dubniewiczowa? To była żona wójta Dubniewicza w XVII wieku, wójta Radruża, ale uwaga, druga żona. Dlaczego druga? W 1672 roku był najazd tatarski. Tatarzy wzięli jako brankę, tutaj są różne wersje, w jakich to się stało okolicznościach, czy był to rodzaj okupu, żeby pozostawić wieś nietkniętą i pozostałych mieszkańców, czy też po prostu był to, tak jak Tatarzy mieli w zwyczaju, schwytany jasyr. W każdym razie wzięli jako brankę Marię Dubniewiczową, słynącą z wyjątkowej piękności żonę tego samego wójta Dubniewicza. Zresztą ród Dubniewiczów tam w okolicy do dzisiaj w regionie mieszka. Pojawił się wtedy na czele oddziałów polskiego wojska Jan Sobieski. Wówczas jeszcze nie Jan III Sobieski, tylko Jan Sobieski, hetman, i doścignął niektóre z tych czambułów tatarskich i nawet uratował dużą część jasyru polskiego, ale nie uratował Marii Dubniewiczowej. Po prostu ona już była z tymi, którzy ją uwięzili, którzy ją pochwycili, była za daleko. Dubniewiczowa trafiła przez, jak to często bywało właśnie z niewolnikami, z jasyrem tatarskim, przez Konstantynopol trafiła do Turcji. I w Turcji miała szczęście, ponieważ jej właścicielem stał się pasza, bardzo dobrze usytuowany w tureckim towarzystwie oficjalnym, rządowym, dobrze ustosunkowany i również bogaty. Więc ona mieszkała w Turcji przez 27 lat. Niektórzy Polacy, którzy właśnie padli ofiarą, stali się częścią jasyru i byli wywożeni do Turcji, nie chcieli już stamtąd wracać. Były takie przypadki ludzi, Polaków, którzy przeszli na islam, pozostali w Turcji i do Polski już nigdy nie wrócili, ale Dubniewiczowa
wróciła po 27 latach. I tutaj kwestią legendy jest już to, że podobno miała ukryte w dyszlu wozu przewieźć wielkie kosztowności, które udało jej się w Turcji zgromadzić, i te kosztowności wydała na remont cerkwi. A jaki to ma związek z Katarzyną Dubniewiczową? No, ona była drugą, jak powiedziałem, żoną wójta, ponieważ oczywiście założono, że Maria Dubniewiczowa po prostu nie żyje. Ale szczęśliwie te dwie panie, myślę, że szczęśliwie można tak powiedzieć, te dwie panie się już nie spotkały, ponieważ Katarzyna Dubniewiczowa, właśnie tam pochowana przy cerkwi w Radróżu, zmarła zanim powróciła do Radróża Maria Dubniewiczowa. Ciekawostką wewnątrz cerkwi, na którą koniecznie trzeba zwrócić uwagę, jest to, że tam przed powstaniem tego klasycznego ikonostasu, który dzisiaj tam widzimy w postaci takiej ściany, na ścianie, która jest za ikonostasem, jest jeszcze ikonostas malowany. Czyli zanim powstał, zanim było stać parafian w Radróżu na to, żeby opłacić ten normalny, duży ikonostas, już taki, jaki znamy z cerkwi, to był prostszy, tańszy ikonostas, po prostu namalowany na ścianie, która pełniła wtedy funkcję, z tym malunkiem pełniła funkcję ikonostasu. Przy cerkwi jest również wciąż czynny grobowiec rodowy Andruszewskich. To jest też ciekawostka, bo jest to teren muzealny, a grobowiec jest rodzinny, a naprzeciwko cerkwi jest cmentarz z krzyżami zrobionymi przez słynnych ruskich w sensie ukraińskich kamieniarzy z Brusna. To w ogóle była bardzo ceniona i wciąż obecna przy drogach w różnych miejscach, jak się jeździ, widać kapliczki, krzyże właśnie robione przez kamieniarzy z Brusna. Na tym samym cmentarzu stoi krzyż z roku 2012, który upamiętnia ofiary ukraińskiej powstańczej armii, bo to są niestety te tereny zamordowane w latach 44-46. Jest tam 25 nazwisk. Najmłodsza ofiara miała 14 lat. UPA wtedy starała się Polaków wypchnąć za San. To była taka akcja zastraszania. I kiedy pojedziemy do Muzeum Kresów w Lubaczowie, kolejne miejsce, które Państwu koniecznie polecam, to tam zobaczymy na wystawie ilustrującej historię Lubaczowa, zobaczymy taki liścik, który UPA gdzieś tam zatknęło konkretnej polskiej rodzinie, domagając się od tej rodziny, żeby się właśnie wyniosła za San, bo jeżeli nie, to zostanie zabita. No to są właśnie lata mniej więcej 44, 46, 47, nawet czasem jeszcze 48, na tamtych terenach, gdzie działy się właśnie takie rzeczy, ale działy się też wcześniej, bo na tej samej wystawie, w tym samym muzeum dowiemy się o tym, jak polska organizacja wojskowa w grudniu 1918 roku walczyła o Lubaczów z Ukraińcami. Zresztą dowódcą tych polskich oddziałów był Stanisław Dąbek, który w lipcu 1939 roku został powołany na dowódcę sił lądowych obrony Wybrzeża, polskiego Wybrzeża. No, te walki z Ukraińcami o Lubaczów są taką częścią bardzo intensywnie wciąż przeżywanej lokalnej historii. Muzeum Kresów w Lubaczowie oczywiście także polecam. Tam jest interesująca wystawa pokazująca historię ziemi lubaczowskiej. Zaczyna się od zbiorów archeologicznych i potem przechodzimy przez historię, poznajemy różnego rodzaju ciekawe lokalne obyczaje, jest rekonstrukcja izby mieszczańskiej, czy właściwie pokoju mieszczańskiego, i jest rekonstrukcja izby chłopskiej. Są różnego rodzaju ciekawe obiekty, takie jak na przykład skrzynia posagowa na kółkach. Pierwszy raz chyba coś takiego widziałem. Jest galeria kresowego portretu, a w najnowszej części muzeum są pokazane obiekty związane z trzema kulturami, trzema religiami, które się na tamtym terenie przenikały, no bo mieliśmy przecież rzymski katolicyzm, mieliśmy grekokatolików i mieliśmy Żydów. W tej najnowszej właśnie części są obiekty, które pokazują te trzy kultury i to, jak one się tam na ziemi lubaczowskiej ze sobą mieszały. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję
Dziękuję wszystkim moim subskrybentom, namawiam do subskrybowania, namawiam do komentowania, a przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim moim mecenasom i wszystkim Państwu nisko się kłaniam. Do zobaczenia. Łukasz Warzecha.